Obrona jest prawy. Obrońca który? Belek, Turcja, 21 dzień stycznia, zbliża się godzina 12:30 czasu polskiego. Jesteśmy na półmetku meczów sparingowych piłkarzy Lecha Poznań, przygotowujących ich do rundy wiosennej piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Ale ten półmetek miniemy bardzo szybko w tempie pociągu ekspresowego, bo oto przed nami trzeci mecz sparingowy, a dziś po południu jeszcze starcie i rywalizacja z ukraińskim Szachtarem Donieck i w ten sposób będziemy mieli 100% meczów sparingowych za nami. Ale rozpoczynamy od rywalizacji Kolejorza z 17. zespołem serbskiej ekstraklasy FK Rad Belgrad. Witamy bardzo serdecznie z ośrodka Kalista w Belek. Dziś transmisję realizuje Maciej Springer, natomiast boiskowe wydarzenia komentować będą Adrian Gołuszka oraz Maciej Henszel. Dziś mecz rozgrywany na trzecim boisku treningowym w ośrodku Kalista. Tutaj jeśli chodzi o infrastrukturę trybun, spore problemy, więc też ta transmisja taka łączona dzięki także uprzejmości klubu Rad Belgrad. Połączyliśmy siły, no i właśnie będziemy pokazywać tę transmisję z tego meczu, które właśnie się rozpoczęło. Lecha Poznań z Radem Belgrad, a zatem mimo, że to już początek rywalizacji, to pokażemy też szybciutko składy, w jakich grają oba zespoły. Rozpocznijmy tradycyjnie od drużyny Kolejorza, czyli od Lecha Poznań. 35 w bramce Filip Bednarek, prawa obrona to Filip Borowski 28, środek to Tomasz Rogny i Tomasz Dejewski, lewa strona defensywy Wasyl Krawiec, w środku pola mamy Antoniego Kozubala numer 51, Igora Ławrynowicza 24 oraz Mohamada Awada 29, na skrzydłach dzisiaj Krystian Palacz numer 17 oraz Norbert Pacławski numer 91, natomiast na pozycji numer 10 witamy dzisiaj numer 23 Filip Szymczak. Tak wygląda jedenastka Lecha Poznań, natomiast goście, czyli drużyna FK Rad Belgrad w następującym zestawieniu, to zestawienie na naszych ekranach. W bramce z numerem 77 Stojan Lekowicz, 11 to Lazar Stojsawliewicz, numer 15 Bojan Ciger, numer 24 Milosz Radiwojewicz, 22 to Marko Blażicz, numer 2 Milan Lazarowicz, 8 to Urosz Damianowicz, 13 Martin Nowakowicz, z numerem 12 występuje Nikola
Mladenović, z dziewiątką Marko Saric i jest także na boisku Petar Karaklajić. Natomiast tutaj będziemy ustalać numer tego piłkarza, bo w oficjalnym protokole meczowym ten numer nie został wpisany. A zatem obserwujemy już właśnie rywalizację na boisku w Belek. Na biało piłkarze Radu Belgrad, Lechici dziś w niebieskich koszulkach, niebieskich spodenkach i niebieskich piłkarskich getrach. Widzieliśmy już pierwszą próbę takiego podania wzdłuż linii bocznej. Tam urywał się swojemu rywalowi Mohamed Awad. Widać, że od pierwszych sekund dużo ochoty do gry przejawia ten zawodnik, co zresztą też miało miejsce w poprzednich spotkaniach sparingowych Lecha Poznań z Bandırmasporem wygranym przez Kolejorza 1-0 oraz z Dynamem Moskwa, które to Lechici zwyciężyli 2-0. Przyzwyczajeni byliśmy w tych poprzednich meczach sparingowych do tego, że sporo zmian, jeśli chodzi o jedenastkę Kolejorza w przerwie meczu. W pierwszym starciu z Bandırmasporem właściwie zmieniła się cała jedenastka, w meczu z Dynamem Moskwa tak do 60 minuty i później też już właściwie wymieniona cała jedenastka przez trenera Dariusza Żurawia, ale dosyć z tym, jeżeli chodzi o dzisiejsze starcia, właściwie starcia, no bo podzielona ta kadra Kolejorza na dwa zespoły. Jedna jedenastka występuje przeciwko Radowi, druga zagra po południu przeciwko Szachtarowi Donieck. Jest też kilku piłkarzy, głównie młodych, na ławkach rezerwowych, którzy jakby są do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Będziemy oczywiście te zmiany wyłapywać w trakcie, jeżeli oczywiście zdecyduje się na nie sztab szkoleniowy Kolejorza na czele z trenerem Dariuszem Żurawiem. Na razie widzimy czwarta minuta rywalizacji i ten początek ze wskazaniem na piłkarzy z Belgradu, którzy częściej przy piłce, no i oni jakby atakują na połowie Kolejorza. Tak jest. Lechici widać, że próbują tutaj właśnie wyjść takimi akcjami, jak właśnie teraz mieli Państwo okazję oglądać na ekranach. Ta próba akurat nieudana, ale widać, że Lechici tak na razie przyczajeni na własnej połowie chcą ruszyć z jakąś szybką akcją, wyprowadzić groźny kontratak. Poznaliśmy też kilka odpowiedzi na pytanie odnośnie ustawienia Lechitów. Ze względu na wszechstronność Mohameda Awada mogliśmy dzisiaj podejrzewać, że ten zawodnik może być ustawiony na pozycji numer 10, może występować także na prawym skrzydle, ale już widzimy, że bliżej środka zdecydowanie operuje Izraelczyk. Natomiast na prawej stronie, na prawej flance, na prawym skrzydle widzimy Norberta Pacławskiego, na lewej natomiast Krystiana Palacza. Tak, Krystiana Palacza w tych wcześniejszych meczach widzieliśmy. Już właśnie na lewym skrzydle, zarówno w jednym, jak i w drugim meczu właśnie zameldował się na tej pozycji, więc tak jakby no przygotowywany jest ewentualnie do gry w tym miejscu boiska. Teraz uwaga, dośrodkowanie piłkarzy serbskich. Kto tam ostatecznie wyjaśni sytuację? Tomas Rogne w polu karnym był zdecydowanie najbardziej odważny i najskuteczniejszy. Wybił piłkę spokojnie w stronę środka boiska. No ale atakują nadal piłkarze Radu Belgrad. No i teraz było przewinienie Wasyla Krawec. Tam taki przepraszający gest, wyciągnął rękę ukraiński obrońca Kolejorza i pokazał, że rzeczywiście było przewinienie i że należy się tutaj rzut wolny piłkarzom drużyny Radu Belgrad. Faktycznie zawodnik oznaczony numerem 22, czyli Marko Blažić, był tam podcięty. No i dlatego mamy stały fragment gry dla Radu Belgrad. Ten rzut wolny wykonywać będzie Nikola Mladenović. Za moment będzie dośrodkowanie, zatem piłkarz lewą nogą, piłka dochodząca do bramki, ale świetnie tam teraz skaczą Lechici w polu karnym i spokojnie wybijają tę piłkę, oddalają niebezpieczeństwo od własnej bramki. W poprzednich latach w Turcji Lech spotykał się z serbskim zespołem FK Wozdowacz. Dwa lata temu porażka 0-1 właśnie w sparingu z ekipą serbską. Rok temu także miało dojść do rywalizacji z Wozdowaczem, ale został odwołany w ostatniej chwili właśnie ten mecz towarzyski. No a w tym roku Rad Belgrad rywalem. Drużyna faktycznie taka, która no może sprawdzić to zaplecze tych piłkarzy, którzy w Lechu Poznań są albo młodzi, dopiero wprowadzani do pierwszego zespołu, albo gdzieś tacy piłkarze, którzy grają nieco mniej jednak w rozgrywkach ligowych. Także myślę, że adekwatny przeciwnik faktycznie do tej ekipy, którą oglądamy na boisku. 17 zespół powiedzmy serbskiej ekstraklasy. Powiedzmy sobie szczerze, że zespół, którego w ekstraklasie być nie powinno, gdyby nie pandemia koronawirusa. Wszystko się zgadza. Kiedy tylko wybuchła pandemia koronawirusa, niedługo po tym właśnie wydarzeniu Serbski Związek Piłki Nożnej postanowił o zakończeniu rozgrywek serbskiej ekstraklasy oraz o tym, że żaden z zespołów nie będzie z niej relegowany na zaplecze tamtejszej ekstraklasy.
Natomiast przywitaliśmy cztery nowe ekipy z serbskiej drugiej ligi, dlatego też w tym roku, w tym sezonie serbska Ekstraklasa liczy aż 20 zespołów, ale tak jak już wspominałeś na samym wstępie, 17 miejsce, dosyć odległe, najgorsza defensywa w całej stawce, jeżeli chodzi właśnie o FK Rad. Zaledwie 16 punktów w 19 meczach, z drugiej strony najbardziej bezkompromisowa też, no bo zaledwie jeden remis na koncie. Trzech trenerów aż prowadziło tę ekipę w trakcie zakończonej rundy, więc no ma swoje problemy FK Rad i będzie walczył o utrzymanie pewnie do ostatnich kolejek. Tutaj na pewno zespół Radu ma spore problemy, jeśli chodzi o tę tabelę serbskiej Superligi. 17 pozycja, trener Milan Milanović prowadzący zespół od października wspominał, że też nie może doczekać się tego okresu przygotowawczego, że celem, no jedynym właściwie na wiosnę jest to, żeby zachować ten byt w serbskiej Superlidze. Zresztą o ile mnie pamięć nie byli, od sezonu 2008-2009 występuje zespół Radu właśnie w serbskiej Ekstraklasie nieprzerwanie, a zatem byłby to ewentualnie spadek po 13 latach, mimo że to klub, który, no wiadomo, pod względem sukcesów, pod względem rozpoznawalności marki, rzeszy kibiców, nie może się absolutnie równać z tymi największymi klubami belgradzkimi, czyli Cveną Zvezdą, czyli Partizanem, natomiast no ma też swoje grono fanów, można tak właściwie określić, że to klub taki troszkę podmiejski, osiedlowy, dzielnicowy i występuje faktycznie w tej ekstraklasie, natomiast no wielkich sukcesów w tej ekstraklasie do tej pory nie odnosił, bo czwarte miejsce z sezonu 10-11 to jest największy sukces, jeśli chodzi właśnie o serbską ekstraklasę dla drużyny FK Rad. Mohamed Awad zszedł teraz tutaj do środka boiska, chce pomóc w rozegraniu tej piłki w 9 minucie rywalizacji. Teraz już stoperzy przez chwilę porozgrywali tę piłkę. Igor Ławrynowicz, on pojawił się w wyjściowym składzie w ostatniej chwili, zastąpił Carlo Muchara, który był awizowany w tej podstawowej jedenastce kolejorza. No i ten środek w Lechu Poznań, Antoni Kozubal, Igor Ławrynowicz, Mohamed Awad. Widzieliśmy to już w meczach sparingowych, chociażby z Bandırmasporem w drugiej połowie spotkania. Tak właśnie środek był ustawiony. Dokładnie takie zestawienie wtedy wybrał trener Dariusz Żuraw i nieźle to funkcjonowało po zmianie stron. Właśnie widzieliśmy dużą mobilność zarówno Ławrynowicza, jak i Kozubala, ale także często do rozegrania schodził właśnie Mohamed Awad, który wspomagał o wiele młodszych od siebie kolegów. Teraz Krystian Palacz pojawił się w tej środkowej strefie boiska, zostawiając tam korytarz dla Kraweca, natomiast nie zdecydował się Krawec wbiec pod bramkę przeciwnika, wolał skontrolować grę. Lechici teraz w takiej gierce na utrzymanie, można powiedzieć, starają się długo budować swój atak. Po tym pierwszych minutach, kiedy zaatakowali piłkarze FK Rad, to teraz Lechici chcą wykreować swoją pierwszą okazję do strzelenia gola. Kółeczko w środku boiska Awada, ale tam blisko niego był rywal, więc zdecydował się na oddanie piłki Awad. I teraz ma troszeczkę więcej miejsca, ależ efektowny ten przerzut tam do Kraweca, który jest na pozycji lewoskrzydłowego. Krawec, dośrodkowanie w pole karne, skacze tam Pacławski, głową strącił piłkę, ale będzie aut bramkowy, bo żaden z rywali tej piłki nie dotykał. No ale ciągnie tego Pacławskiego w pole karne na zamknięcie akcji. To przecież nominalny napastnik, jeśli chodzi o Lecha Poznań. Zgadza się, to jest zawodnik występujący nominalnie na pozycji numer 9. Widzimy, wygrał tutaj walkę o głowę ze swoim przeciwnikiem, Pacławski. Z całą pewnością nie jest to zawodnik jeszcze o takich parametrach fizycznych, żeby zawsze wygrywać tą rywalizację w powietrzu ze swoimi przeciwnikami, ale jedno możemy o nim powiedzieć na pewno, nie ma dla niego straconych piłek i to pokazał też na boiskach drugiej ligi w tym sezonie, kiedy to często z rywalami na pewno silniejszymi od siebie musiał konkurować, ale nie schylał głowy, nie czekał tylko na jak najłagodniejszy wyrok, wymiar kary w tych pojedynkach jeden na jeden z mocniejszymi przeciwnikami. Jeszcze na bramkę swoją czeka w seniorach, przynajmniej w rozgrywkach drugiej ligi, ale te bramki też na pewno przyjdą, oby już wiosną. Pamiętajmy, że to rocznik 2004, przecież to zaledwie jeszcze, no niespełna 17-latek, więc też trzeba mu dać oczywiście czas na to wprowadzenie do pierwszej drużyny. Zaatakowali teraz piłkarze serbscy, ale to rozciągnięcie gry na drugą stronę boiska niezbyt dobre, no a teraz ładnie, efektownie otwierają sobie pole Lechici. Pacławski, tu już było
było prostopadłe zagranie, ale troszkę chyba zbyt mocne w tę strefę, gdzie próbował wbiegać Filip Szymczak. Troszkę taka akcja jak wyjęta z meczu z Dynamem Moskwa. Michał Skóraś, skrzydłowy, podanie prostopadłe do Filipa Szymczaka, gol na 1-0. Tutaj to podanie było Pacławskiego troszkę zbyt mocne, troszkę za bardzo wyrzucające do boku, no i piłka wpadała już po lekarne, więc jakby bramkarz mógł tę grę skontrolować, co widzimy na powtórce. Tutaj zabrakło tej precyzji młodemu 16-latkowi, która cechowała właśnie to zagranie autorstwa Michała Skórasia. Bardzo ładna wtedy akcja, która otworzyła ten wynik meczu z wysoko notowanym przeciwnikiem z Rosji w roli asystenta, tak jak powiedziałeś, Michał Skóraś. Dodajmy, że Filip Szymczak w tym spotkaniu zaliczył dublet, natomiast przy drugim golu asystował mu drugi ze skrzydłowych, Jakub Kamiński. Teraz Filip Szymczak dostaje szansę w tym meczu z FK Rad, no i oczywiście też liczymy na jego dobry występ, natomiast oczywiście zobaczymy, czy będą te akcje, czy będą te ofensywne wypady Lechitów tutaj, czy wykreują koledzy mu właśnie pozycje strzeleckie. Nawet w meczu z Bandirmasporem, gdzie nie wpisał się na listę strzelców, też gdzieś tam w polu karnym był bardzo aktywny i na pewno ten jego pierwszy występ po kontuzji, wówczas 45-minutowy, był bardzo, bardzo obiecujący. No to atakują teraz piłkarze Serbscy, tam już Blažić wysoko, prawy obrońca, włączył się do tej akcji ofensywnej, ale teraz też Serbowie spokojnie klepią tę piłkę w środkowej strefie boiska. Ten Karaklajić, o którym mówiłem na początku, który nie miał numeru przypisanego, jeżeli chodzi o drużynę FK Rad Belgrad, także uczestniczył w tej akcji, no a teraz już zagranie serbskiego bramkarza, długa piłka, no ale piłka też poza boiskiem, więc od rzutu z autu zaczynać będą Lechici. Mówiłeś o tym miksie zawodników, jaki dzisiaj obserwujemy w szeregach Lecha Poznań. No to tutaj właśnie Filip Borowski wznawiał grę zza linii bocznej, uruchamiał podaniem Tomasa Rognę. To na pewno wartościowa lekcja dla Filipa Borowskiego, występować tutaj na prawej stronie bloku defensywnego, mając Tomasa Rognę po swojej lewej dłoni. Na pewno Norwyk będzie mu bardzo pomagał podczas tego spotkania, udzielał dużo wskazówek, no bo właśnie z tego znany jest w poznańskiej szatni Tomas, że zarówno poza boiskiem, jak i na nim pomaga tym swoim młodszym kolegom. A teraz uwaga, Pacławski, to jest chyba Ławrynowicz, tak, on zdecydował się na uderzenie, ale został ostatecznie zablokowany tuż przed linią pola karnego. No ładnie tam zbudowali znów tę akcję Lechici, mimo że był taki wykop z własnego pola karnego w wykonaniu Filipa Bednarka, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo Lech stara się tę piłkę od tyłu rozgrywać, to mimo tej dłuższej piłki potem przejęta ona na skrzydle, przegranie, Pacławski, Ławrynowicz, no i tutaj jest strzał zza pola karnego, ale ostatecznie zablokowany przez rywala. Tutaj dwie rzeczy warto podkreślić. Dobry ruch robił Mohamed Awad z prawej strony, można było pomyśleć nad podaniem. Natomiast też to, o czym wspominałeś wcześniej, Norbert Pacławski, widzieliśmy tutaj znowu, ciągnie go w światło bramki. Oj, szkoda teraz tak, piłki właśnie, od Filipa troszkę Szymczaka. Wyżej ta piłka od Filipa i otworzyłby się tam ten atak z lewej strony boiska dla Lechitów. Więc możemy się spodziewać, że Norbert Pacławski często dzisiaj będzie wbiegał właśnie w to miejsce Filipa Szymczaka, kiedy ten na przykład będzie uczestniczył bardziej w rozegraniu, no bo wiemy, że też nieraz występował na pozycji numer 10 w rezerwach, więc nie jest mu obce też rozgrywanie piłki. Uwaga, teraz strzał zawodników serbskich, no i właśnie numer 20, czyli Karaklajić. Wyjaśniło się, że ten zawodnik właśnie z tym numerem na koszulce występuje z biegu do środka boiska, z lewej strony prawą nogą kopnął, ale bardzo lekko właściwie można powiedzieć podanie do Filipa Bednarka, więc tutaj wielkiego zagrożenia dla poznańskiej bramki nie było. Tak, płaski strzał, zdecydowanie za lekki. Filip Bednarek nie miał żadnych problemów z tym strzałem. Widzimy to zresztą teraz, że o mocy podania i to niezbyt silnego było to uderzenie. Ławrynowicz. Już Ałat schodził tutaj do rozegrania, już Antek Kozubal był tutaj, teraz kolej na Ławrynowicza, więc widać, że też ta wymienność pozycji, na którą stawiają trenerzy, bo to widzieliśmy chociażby w rundzie jesiennej i też o tym powtarzaliśmy wiele razy. Tiba, Moder, Ramirez, tam właściwie non-stop wymieniała się ta trójka i nie byli tak sztywno przypisani do pozycji 6, 8 i 10, tylko spokojnie ustalali to między sobą na boisku i kontrolowali te poszczególne strefy boiska. Teraz Rognę został zaproszony na połowę przeciwnika, wbiegł tutaj Norwek, oddał piłkę do Pacławskiego, teraz już przed polem karnym jest Szymczak, zagra do Palacza, Palacz jeszcze oskrzydli tę akcję do Kraweca, Krawec płasko, uwaga, szansa i strzał niecelny Igora Ławrynowicza, ależ była w 16 minucie szansa teraz dla kolejorza na objęcie prowadzenia, ładnie rozklepali to Lechici w polu karnym, też płaskie to dośrodkowanie, dobre Kraweca i Igor Ławrynowicz strzela obok słupka serbskiej bramki. Doceniłbym
bardzo w tej sytuacji zachowanie Filipa Szymczaka pod polem karnym, gdzie świetnie zestawił się przed przeciwnikiem, obrócił się do lewej nogi, poszukał podaniem właśnie Krawieca wbiegającego. Ten widać było, że podniósł głowę, dostrzegł wbiegającego Ławrynowicza. Miał tę piłkę na swojej wiodącej nodze Ławrynowicz. Można było chyba wycisnąć trochę więcej, a na pewno można było pokusić się o strzał celny w tej sytuacji. Dwa bardzo podobne strzały lewą nogą Ławrynowicza, bo też dobijał przecież w tej niesamowitej sytuacji w drugiej części meczu z Dynamem. A teraz uwaga, Filip Bednarek musi popisać się dobrą interwencją w 17 minucie. Nie, ta piłka jednak od bramki, nie widziałem tam dokładnie. Pozycję spaloną pokazał chyba arbiter, ale nie wiem. Nie, słupek był, ach, wydawało mi się, że Filip Bednarek odbijał tę piłkę, a to słupek po strzale zawodników serbskich, a zatem szybko odpowiedzieli dobrą akcją na tę akcję Lechitów sprzed 60 sekund. Trochę zmylił nas ten strzał serbskiego zawodnika, faktycznie wydawało się, że to interweniował Bednarek, ale tak, piłka odbita od obramowania naszej bramki, no i trochę szczęścia nam tutaj dopisał. Zdecydowanie tutaj było sporo szczęścia po stronie Lecha Poznań, szybował tam w powietrzu taka robinsonada Filipa Bednarek, ale no, gdyby ten strzał był celny, to mógł tej piłki nie sięgnąć. Teraz na pewno spalony. Właściwie można powiedzieć, że może zapracowałeś na miano proroka, bo widziałeś spalonego w poprzedniej akcji. Teraz jest ten spalony w 18 minucie po kolejnej akcji Serbów. Podobny ruch chorągiewki wykonał właśnie arbiter boczny, więc rozgrzeszmy mnie w tej sytuacji. Tak. To oglądamy teraz akcję Lecha. Co tam pokazał arbiter? Out. Wyjechali teraz Wasyl Krawec poza linię boczną boiska. Będzie zatem wyrzut z autu dla piłkarzy serbskich w okolicy poznańskiego pola karnego. Serbowie od 18 stycznia w Turcji, a zatem przyjechali no ponad tydzień później niż Lechici. Oni, jeżeli chodzi o te przygotowania do rundy wiosennej, to są nieco bliżej tego fizycznego przygotowania co poznaniacy. Właściwie z tych rywali, z którymi Lech spotyka się w Turcji, no to oczywiście poza Bandırmasporem, który już 24 stycznia wznawia rozgrywki, to Dynamo, Szachtar i Rad, to właśnie Rad wznowi rozgrywki najwcześniej w porównaniu do Lechitów. Lechici w ostatni weekend stycznia, natomiast Rad Belgrad tydzień później. 7-8 lutego pierwsza wiosenna kolejka, no i przyjechali do 1 lutego, będą właśnie w Turcji od 18 stycznia, rozgrywać będą 4 gry sparingowe, ta pierwsza z Lechem Poznań, natomiast kolejne z zespołami rosyjskimi i ukraińskimi, tam jest na pewno Ruch Lwów, tam jest na pewno Worskla Połtawa i Fakieł Woronesz, czyli zespół rosyjski, to jest ta trójka przeciwników FK Rad tutaj właśnie na zgrupowaniu w Turecji. Belek. No to jeszcze raz Karaklajcz atakuje skrzydłowy, jest jednak ostatecznie aut bramkowy, bo wyjechał poza linię końcową zawodnik serbski. Musimy uważać na takie straty na własnej połowie. Tutaj przy próbie wyprowadzenia z własnego bloku defensywnego straciliśmy piłkę i Serbowie umieli z tego skorzystać. Błyskawicznie przenieśli się w okolice naszego pola karnego. Na szczęście błąd jednego z ich skrzydłowych. I znowu świetnie Filip Szymczak. I fajnie też tę piłkę wprowadził takim płaskim 50-metrowym podaniem Tomas Rogne. Wiedział, że Filip Szymczak nie traci piłek, stojąc tyłem do bramki przeciwnika i faktycznie Lechici ten swój atak mogą kontynuować. Rozkładali ręce tam Serbowie, natomiast też nie było odgwizdane żadne przewinienie. Czyste było to zagranie tam, gdzie Mohamad Awad próbował rywalizować ze swoim przeciwnikiem. No i teraz już Radivojewicz z Cigerem, a także Stojsavljevićem, czyli dwójka stoperów, rozgrywa ten atak drużyny serbskiej. Natomiast Lechici też przyczajeni i też są już przygotowani do tego takiego skoku pressingowego, żeby ewentualnie zaatakować rywala. Ale nie w tej akcji. Teraz się postanowili wycofać na linię środkową boiska, więc poczekają tutaj na Serbów na własnej połowie. Patrzymy ze sporym ciekawością na serbski zespół, właśnie na zawodnika, który teraz przy piłce numer 13. Spójrzmy na jego akcję. Ale świetnie, tam Filip Borowski, można powiedzieć 17-latek, ale ciałem efektownie zaatakował swojego rywala. Można powiedzieć, że wyjątkowo Filip Borowski na tym zgrupowaniu nie miał teraz do czynienia z pojedynkiem z o wiele starszym od siebie rywalem, bo rocznik 2001, Martin Nowakowicz, piłkarz, o którym przed chwilą wspominałem, jest to zawodnik wypożyczony z Trweny Zvezdy Belgrad do drużyny FK Rad. Na pewno bardzo ciekawy taki piłkarski prospekt, bo mówimy o 20-latku, który występuje w kadrach młodzieżowych swojego kraju. W tym sezonie na pewno jedna z postaci wiodących, jeżeli o FK Rad chodzi. I tutaj
Trzy bramki, kilka naprawdę obiecujących występów i z pewnością ta Crvena Zvezda będzie miała sporo pociech z tego zawodnika, jeżeli oczywiście mu zaufa w przyszłych rozgrywkach. No na pewno Partizan, Crvena Zvezda to są takie kluby, które, no mówiąc brzydko, taki troszeczkę tutaj oczywiście z przymrużeniem oka, fabryki piłkarskie wypuszczają tych zawodników niesamowicie dużo. Oni potem znajdują właśnie miejsce w różnych serbskich klubach, także próbują swoich sił oczywiście za granicą, także no zobaczymy, na pewno ta konkurencja do tego, żeby przebić się w składzie czy Partizana, czy Crvene Zvezdy jest bardzo duża, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, że chociażby taka Crvena Zvezda wciąż rywalizuje w europejskich pucharach, bo przecież w Lidze Europy zdołała wyjść z grupy z drugiego miejsca i będzie walczyć z bardzo ciekawym przeciwnikiem w już fazie pucharowej rozgrywek. Tak jest, 18-25 lutego będzie miał miejsce dwumecz z włoskim AC Milanem, więc ciekawa wyprawa przed Serbami, aczkolwiek w grupie też poradzili sobie bez większych przeszkód, no bo grupa z niemieckim Hoffenheim, Slovanem Liberec oraz belgijskim Gent. I tam przypomnijmy 11 punktów i pewny awans z tejże grupy. A ciekawostką odnośnie właśnie Partizana, Crvene Zvezdy oraz samego Nowakowicza jest fakt, że jest to wychowanek Partizana, ale na początku stycznia 2019 roku przechwycony przez lokalnego rywala. Spójrzmy może na tą akcję. Właśnie zobaczmy, bo już są w polu karnym teraz Serbowie. Zobaczymy, czy zdecydują się na strzał. Będzie ten strzał pewnie zza pola karnego. Teraz jest ten strzał, dobrze tam zablokowany przez Lechitów i teraz też jeszcze raz Borowski bardzo dobrze w polu karnym asekuruje, oddaje do Filipa Bednarka, no i Lechici już takim oswabadzającym wykopem sprzed własnej bramki. Dokończę myśl o tym środkowym pomocniku Nowakowiczu, bo przechwycony przez Crvenę Zvezdą rok w grupach młodzieżowych, a następnie teraz już debiut w seniorskich rozgrywkach już w barwach Rad Belgrad, więc pewnie też nadzieje spore wiąże się z tym piłkarzem w drużynie Czerwonej Gwiazdy. 24 minuta, FK Rad Lech Poznań 0-0 na boisku ośrodka Kalista w Belek, gdzie Lechici przebywają na zgrupowaniu. Na spalonym teraz został serbski piłkarz złapany, co wyraźnie zasygnalizował turecki arbiter, a zatem od rzutu wolnego Kolejosz, który jeszcze dwa dni na Rivierze Tureckiej, właściwie jutro tylko treningi poza tymi dzisiejszymi dwoma grami sparingowymi, no i już w sobotę powrót do stolicy Wielkopolski i ostatni tydzień przygotowań na stadionie Przybułgarskiej. A potem startujemy z PKO Ekstraklasą i rywalizacja z Górnikiem w Zabrzu na dobry początek w sobotę 30 stycznia o godzinie 20. Lech. To jest Dejewski. W środku boiska. Tam Lechici wymieniają teraz tę piłkę. Tomas Rogne. Jeszcze raz z Dejewskim. Szeroko ustawił się Krawec, ale wybrał Dejewski Kozubala. Teraz jeszcze raz kapitan drużyny, czyli Tomas Rogne. Znów wbieg odważnie na połowę rywala. Znów z wykorzystaniem zawodnika kolejorza Filipa Szymczaka, czyli napastnika. Trochę odskoczyła piłka akurat Filipowi Szymczakowi. Był to rzadki obrazek, bo Filip Szymczak stracił piłkę na połowie rywala. Wiemy, że raczej nie zwykł tego robić, także na tym zgrupowaniu pokazuje zarówno z Bandirmasporem, jak i Dynamem Moskwa, że wygrywa często rywalizację fizyczną ze swoimi przeciwnikami. A teraz 26 minuta, rzut wolny dla Lecha Poznań, to jest rzut wolny pośredni, protestuje przeciwnik, ale no był rzut wolny z jednego prostego powodu. Nie wolno przetrzymywać leżąc na murawie piłki, a gdzieś tam między nogami starał się ją trzymać zawodnik serbski, próbował mu ją wyłuskać przy linii bocznej Filip Borowski, no a ja arbiter pokazał właśnie, że rzut wolny pośredni będzie dla kolejorza, teraz jeszcze arbiter powinien, tak, zasygnalizował to ręką, bo musi być ta ręka podniesiona przy rzucie wolnym pośrednim. Krawec dośrodkowanie, skaczą tam Lechici, ale wysocy zawodnicy serbscy ostatecznie w trójkę się ustawili. Teraz jeszcze próba zza pola karnego, to był Mohamed Awad bodajże lewą nogą, tak jak to on potrafi tą lewą nogą kopnąć w stronę bramki, tyle że niecelnie. Z Dynamem Moskwa strzelał celnie
ale troszkę zbyt lekko i w środek bramki. Teraz spróbował lewą nogą troszkę mocniej, natomiast tu zabrakło precyzji, tutaj zabrakło wykończenia tego, żeby zatrudnić serbskiego bramkarza. No i niepewne zachowanie defensywy Serbów w tej sytuacji. Można było wybić tę piłkę znacznie lepiej niż uczynił. No to teraz można na pewno efektownie rozwiązać akcję. Jeszcze raz Awad zza pola karnego celnie. Bramkarz miał troszkę problemów, ale znów leciała ta piłka w tę strefę, gdzie bramkarz stał, więc dał możliwość interwencji tutaj golkiperowi drużyny serbskiej. Tak, w tych wszystkich tureckich sparingach jak dotąd Muhammad Awad z reguły te strzały za blisko środka bramki. Musi poszukać któregoś z słupków, zaryzykować przy swoich próbach. Oj, teraz ciekawa sytuacja, kontakt arbitra z piłką, czyli będzie rzut sędziowski i piłka przyznana Lechitom. I już Antek Kozubal ma tę piłkę pod nogą, więc on może znów budować tę akcję piłkarzy Kolejorza. Ale to znów spokojne rozegranie przez stoperów, natomiast no już Tomasz Rogne dwa razy piłkę efektownie wprowadzał i teraz po raz kolejny może być takie dobre wprowadzenie. Już tam szukają Lechici miejsca w polu karnym. Uwaga, strzał! No tam teraz szkoda, że ta piłka uciekła z piłkarskiego buta zawodnikowi Kolejorza, bo no była dobra okazja strzelecka do tego, żeby objąć tutaj w tym meczu prowadzenie. Bliźniacza sytuacja do tej poprzedniej, kiedy to Filip Szymczek ponownie odwracał się w kierunku bramki, dostrzegł wbiegającego Wasyla Krawieca, ten ponownie płaskie dośrodkowanie, tym razem jego adresatem ten, który rozpoczynał akcję, czyli Filip Szymczek, ale tak jak powiedziałeś, troszeczkę nieczysto została przez niego trafiona, no i nie zobaczyliśmy nawet groźnego strzału w tej sytuacji. Atakują jednak Lechici, zamknęli teraz przeciwników na ich własnej połowie, no to w takim razie oglądamy, czy coś kolejnego uda się tutaj teraz zawodnikom Kolejorza wykreować. Nie, cofnięci teraz stoperzy, troszkę bardziej wypchnięci w stronę własnej bramki, więc znów czekamy tutaj na to, aż Tomasz Dejewski lub Tomasz Rogne postara się tę piłkę skierować do partnerów. Nie, skierował ją jednak Antek Kozubal na skrzydło do Kraweca. Krawec włączył się znów do akcji ofensywnej, poczeka tam na Palacza, nie dośrodkuje piłkę na zamykającego teraz akcję Norberta Pacławskiego, ale obrońca uprzedza Pacławskiego i będzie rzut rożny dla Kolejorza. Wasyl Krawiec teraz w taki ciekawy, bardzo prosty sposób oszukał swojego przeciwnika, co zaraz zobaczymy. Zasugerował podanie tutaj do biegnącego na obieg Krystiana Palacza, ale spokojnie wycofał sobie piłkę, wziął pod siebie oraz podniósł głowę. Tam widać było, że kierował ją intencjonalnie na dalszy słupek, ale ostatecznie akcja wyjaśniona przez innego z obrońców, a szkoda, bo wbiegał tam już jeden z naszych zawodników. A tam z lewej strony Mohamed Awad był kompletnie niepilnowany w polu karnym. Byłby tak niepilnowany jak Igor Ławrynowicz, kiedy strzelał w poprzedniej akcji. Takie płaskie zagranie Kraweca by spowodowało, że zawodnik z Izraela miałby też dobrą okazję strzelecką, ale okej, dośrodkował w stronę Pacławskiego, nie udało się oddać strzału na bramkę. Teraz Lechici walczą w polu karnym po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Będzie ostatecznie wyrzut z autu dla drużyny Kolejorza po lewej stronie boiska. Widzieliśmy przez moment sztab szkoleniowy Lecha Poznań, uważnie obserwujący wydarzenia na boisku. No pracowite popołudnie na Rivierze Tureckiej, jeżeli chodzi o nasz sztab, jeżeli chodzi o całą drużynę Kolejorza. Dużo wniosków i dużo materiału do analizy przede wszystkim po dzisiejszym dniu będą mieli nasi trenerzy. Natomiast najważniejsze jest to, że mimo że niewielka ta różnica czasowa między meczami z FK Rad a Szachtarem Donieck, to nie trzeba tutaj zmieniać ośrodka treningowego. Szachtar zazwyczaj swoje mecze rozgrywa w ośrodku Regnum, tam gdzie stacjonują piłkarze ukraińscy, natomiast zdecydowali się zagrać z Lechem właśnie w ośrodku Kalista, tyle że na innym boisku, więc tutaj będziemy właśnie obserwować tę rywalizację z Szachtarem Donieck od godziny 15 czasu polskiego. Nie było teraz przewinienia Filipa Borowskiego. Patrzyłem na to, czy zareaguje tutaj arbiter. Rozkłada ręce, pokazywał jeszcze coś zawodnikowi serbskiemu, żeby tutaj nie naciągał i żeby tutaj nie symulował
nieczystego zagrania, skoro tego faulu nie było, no to dlatego gra może być kontynuowana. No ale Rogne teraz już miał naprzeciwko siebie dwójkę rywali, więc wycofał do Bednarka. Bednarek szeroko do Dejewskiego. Dejewski teraz już przez linię środkową boiska. No i zobaczymy, czy Lechici wyjdą teraz z własnej połowy. No, może się otworzyć tutaj ładna akcja. Zagrał Ławrynowicz do Pacławskiego. Pacławski chce zagrać w pole karne od razu do Szymczaka. Szkoda, że nieskuteczne było teraz to zagranie tego 16-latka, bo rzeczywiście fajnie otwierała się ta akcja z prawej strony boiska dla piłkarzy Kolejorza. Szkoda, bo wręcz modelowo wyprowadzili tę akcję z własnej połowy. Od momentu podania Tomasa Rogne do Filipa Bednarka upłynęło zaledwie kilka sekund, a już znaleźliśmy się na 25-30 metrze od bramki przeciwnika i tutaj zabrakło tego ostatniego dogrania ze strony Norberta Pacławskiego, który od razu chciał uruchomić zawodnika wychodzącego na czystą pozycję. Był to chyba Filip Szymczak. Teraz musi ratować sytuację Rogne, bo tam w środkowej strefie boiska troszkę zbyt lekkie było to odegranie piłki do kapitana Kolejorza, ale też dobrze Tomas spokojnie pod nogami rywala odbił piłkę od jego nogi i dlatego Lechici od wyrzutu z autu. 32. minuta rywalizacji. Tomas Rogne. Nie wiem, czy się zgodzisz, jak na razie, tak patrząc na sytuacje bramkowe, poza tym słupkiem serbskiej drużyny, chyba możemy powiedzieć, że z lekkim wskazaniem na Lecha Poznań upływa ten mecz. Przynajmniej jeżeli chodzi o tę sytuację do objęcia prowadzenia, bo mieliśmy strzał Igora Ławrynowicza, była ta próba Mohameda Awada zza pola karnego, jeszcze Filip Szymczak nieczysto trafiał w piłkę w dogodnej sytuacji, więc na razie groźniejsi Lechici, ale paradoksalnie ta chyba najlepsza sytuacja mimo wszystko po stronie Serbów. Na pewno bardziej konkretni są Lechici, tutaj starają się dobrze rozwiązywać swoje akcje, rozgrywać je nawet w ataku pozycyjnym, nie tylko z kontrataku, szukać właśnie Filipa Szymczaka, starać się dogrywać piłki właśnie do napastnika, wykorzystywać go także przy akcjach, żeby odgrywał tę piłkę, żeby robił przewagę na połowie rywala, także to na pewno jest tutaj na plus. Jeśli chodzi o drużynę Kolejorza, teraz uwaga, tam w polu karnym spadła ta piłka na nogę Karaklaicza i ostatecznie taki przypadkowy właściwie można powiedzieć strzał tego zawodnika, bo też nie spodziewał się, że w polu karnym ta piłka przeleci i nie zostanie trącona głową ani przez Tomasa Rogna, ani przez Tomasza Dejewskiego. No i sytuacyjny strzał można powiedzieć Karaklaicza. Nie spodziewał się. Za późno wykonał ruch tą prawą stopą, żeby skierować tę piłkę do bramki Filipa Bednarka. Tutaj widać było, że przelała mu się ona na lewą stopę i z prawej na lewą i taki strzał mocno przypadkowy tak naprawdę, więc nie dziwi, że nie sprawił on żadnego zagrożenia naszej bramce. Kozubal teraz do Tomasa Rogne. Jest Tomasz Dejewski. Ten obrazek widzieliśmy bardzo często w tym meczu. Właśnie stoperzy starają się wprowadzać te piłki do swoich partnerów. No i znów uczynili to po raz kolejny. Teraz już piłka na prawej stronie. Awad tam nawet zbiegł do tego prawego skrzydła przez chwilę. Jakaś tam wymiana z partnerami nastąpiła, jeśli chodzi o pozycję. Bardzo dobrze tutaj te akcje z prawej strony rozpoczynał Mohamed Awad i teraz też widzimy z lewej. Szukamy trochę rozszerzenia tej gry, bo tam jest dużo miejsca, jeżeli chodzi o Serbów. Widać, że oni raczej tak oczekują na Lecha w środku. Teraz próba akurat w tym fragmencie boiska. Zobaczymy, czy znowu czasem gdzieś ta piłka nie powędruje w okolice linii bocznej. Trochę więcej ryzyka przy rozegraniu bym wymagał właśnie od Mohameda Awada, żeby się próbował odwrócić stronę bramki przeciwnika i odegrał piłkę do partnerów. Teraz Ławrynowicz właśnie stara się rozciągnąć tę akcję na prawą stronę, no ale Norbert Pacławski przegrał fizyczny pojedynek, no chyba z wyższym o głowę rywalem, stoper drużyny serbskiej, tam zagrodził mu drogę do bramki i nie było szansy przejąć tej piłki jeszcze przed linią końcową boiska. Ale Borowski teraz też wysoko atakuje pressingiem. Lechici tutaj czekają teraz na błąd serbskich piłkarzy, no ale wyszli spod tego pressingu Serbowie, no i dlatego teraz trzeba wracać, bo już atakuje drużyna FK Rad. Żeby tutaj nie było zagrożenia, teraz już na pewno piąstkował Filip Bednarek po tym strzale zza pola karnego w 36 minucie drużyny serbskiej. Ale druga taka akcja z rzędu, jeżeli chodzi o Serbów.
Bardzo sprawnie wyszli spod pressingu Lechitów, błyskawicznie doprowadzili do pozycji strzeleckiej, tak jak wtedy to nie skończyło się niebezpieczeństwem. Tutaj już możemy powiedzieć o niemałym zagrożeniu. Jest strzał, uwaga, no i broni teraz próbę zza pola karnego Filip Bednarek. O ile dobrze widziałem, jeżeli chodzi o drużynę serbską, to Nikola Mladenović z numerem 12 był tym piłkarzem, który strzelał teraz na bramkę przeciwnika, a nie, jednak ten wspominany przez nas wcześniej Martin Novakovic z numerem 13. On próbował zatrudnić teraz Filipa Bednarka. No, przydałoby się, żebyśmy jeszcze w tej połowie poszukali swoich szans, bo teraz krótki, ale okres mimo wszystko pod znakiem delikatnej przewagi naszych przeciwników. Na pewno wynik sportowy nie jest tutaj najważniejszą kwestią, jeżeli chodzi o te sparingi, ale jestem przekonany, że trener Dariusz Żuraw oraz jego sztab nie mieliby nic przeciwko trzeciemu zwycięstwu z rzędu na zgrupowaniu w tureckim Belek. Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o to spotkanie, no to Lechici w większości będą po 90 minut biegać w tym starciu, natomiast mamy protokół drużyny serbskiej i oni zmienią całą jedenastkę na drugą część meczu. Wyraźnie to jest rozgraniczone. Pierwsza połowa, druga połowa, no i tutaj jest 11 nowych piłkarzy, jeżeli chodzi o drużynę trenera Milana Milanovića. Tak widziałem, że już podprowadzał i szykował się Filip Szymczak do strzału. Chciał tą lewą nogą kopnąć ten piłkarz, który teraz na naszych ekranach, czyli 18-latek z Kolejorza, ale przelała mu się gdzieś ta piłka, także ten strzał był bardzo niecelny. I obserwujemy, jak Mohamed Awad z ogromną tęsknotą patrzy w kierunku 18-letniego Polaka. Prosi go, Filip, podaj mi tutaj w uliczkę, nie oddawaj strzału w tej sytuacji. No, ale już było po tych ruchach Filipa widać, tak. Kiedy przejął piłkę, że chce tutaj kopnąć, no takie prawo napastnika. Napastnik ma piłkę na nodze, to stara się skierować piłkę do siatki. Ta pazerność napastników na gole znana właściwie na całym świecie. Mi tutaj nie dziwi zaufanie do swoich umiejętności, jeżeli chodzi o Filipa Szymczaka, bo wiemy, że to zawodnik, który nie tylko sprawdza się w obrębie szesnastki przeciwnika, potrafi też uderzyć z dystansu, dysponuje stosunkowo mocnym strzałem, a nawet bardzo mocnym uderzeniem, co udowodnił też na boiskach drugiej ligi, ale także chociażby przeciwko Odrze Opole w tej edycji Pucharu Polski, już w pierwszym zespole. Chyba chcesz, żebym przypomniał sobie 95. minutę z GKS-em Katowice, kiedy poprowadził akcję i zza pola karnego kapitalnie kopnął na 3-2 dla Kolejorza, co było wówczas faktycznie niesamowitą niespodzianką i rezultatem takim, którego trudno było się z przebiegu gry spodziewać, no ale Kolejorz ograł wówczas Gieksę we Wronkach. Pamiętamy bardzo dobrze wtedy ten oswobadzający wykop ze strony naszego bramkarza i indywidualną akcję Filipa Szymczaka, który zatańczył z kilkoma przeciwnikami, dostał dobry obieg z prawej strony, więc dwóch obrońców odwróciło swoją uwagę właśnie od Filipa Szymczaka, no i ten z lewej nogi pokonał swojego dobrego kolegę obecnie na wypożyczeniu w GKS-ie Katowice, Bartosza Mrozka. No to teraz patrzymy na akcję Lechitów. Ałat zagra teraz tę piłkę do Pacławskiego. Pacławski już za moment może być w polu karnym, ale nie, poczekał, oddał jednak piłkę do Borowskiego. Teraz Kozubal chciał takim podaniem od razu do Ałada skierować piłkę, natomiast zbyt mocno, zbyt dużo siły tutaj przyłożył Antek i dlatego to podanie do Ałada nie dotarło. Tutaj zabrakło, wydaje się, Antkowi takiej cechy, którą on zdecydowanie ma, bo on na boisku doskonale wie, kiedy i w którym momencie zagrać piłkę, kiedy przyspieszyć akcję, a kiedy ją uspokoić, a tutaj ta cierpliwość, która z całą pewnością jest taką cechą charakterystyczną tego zawodnika i to wyczucie momentu, chwili, kiedy należy obsłużyć tym podaniem kolegę, tutaj tego zabrakło akurat. Wrócę jeszcze na sekundę do Filipa Szymczaka, żeby nie było, że ten mecz z GKS-em Katowice to jest jakiś jednostkowy przypadek. Pamiętamy oczywiście inne gole też Filipa strzelane zza pola karnego, chociażby z Resowią w poprzednim sezonie, czyli już z obecnym zespołem występującym w pierwszej lidze w Rzeszowie. Wówczas też kapitalnie kopnął z dystansu, no i tak jak przeszukam szybko pamięć, to pewnie też jeszcze gdzieś tam jakiś gol zdarzy się. Nie z obrębu szesnastki, tylko właśnie gdzieś, kiedy kopnął, będąc poza polem karnym. Ciekawe jest to, że zdarza mu się zdobywać te bramki z nogi lewej.
teraz kopnęli za to Serbowie, też lewą nogą na bramkę Filipa Bednarka. W 41. minucie rywalizacji Milan Lazarowicz był piłkarzem, który próbował teraz zatrudnić Filipa Bednarka, natomiast strzał był na całe szczęście dla kolejorza bardzo, ale to bardzo niecelny. Mówił trener Milan Milanowicz o tym, że walczą o utrzymanie. Oczywiście, że to jest jedyny cel, natomiast no, chcą tutaj jeszcze dokonać zmian, jeżeli chodzi o kadrę zespołu. Chce pozyskać bramkarza, chce pozyskać środkowego obrońcę, środkowego pomocnika, napastnika, więc rzeczywiście sporo tutaj piłkarzy ewentualnie, którzy mieliby dołączyć. Szymczak ładnie przeprowadził tę akcję na połowę rywala, natomiast no potem zabrakło chyba dobrego dogrania i teraz wkurzał się gdzieś tam na 16 metrze na linii pola karnego Filip, ale myślę, że tutaj powinien uderzyć się trochę w pierś, bo to dogranie do partnera na lewą stronę nie było dobre. Wydaje mi się, że złość kierował przede wszystkim pod własnym adresem tutaj, bo zaczęło się, to była taka szarpana szarża w wykonaniu naszego napastnika. Czyli samokrytyka. Tak jest. Ale teraz, o proszę, Lechici odzyskali piłkę pod polem karnym, tam pressingiem. Bardzo ciekawie chciał zachować się w tej sytuacji Antoni Kozubal. Od razu minąć, być może przepuszczając piłkę pomiędzy nogami rywala i uruchomić tę akcję jak najszybciej. Teraz Krawiec jeszcze powalczył, Kozubal tam jest też Palacz, natomiast pobiegł w stronę własnej bramki Krystian teraz i dopiero będzie wyrzucał tu dla Lecha na tej lewej stronie. Chciał z tego tłoku tam wyjść ewidentnie zawodnik kolejorza, żeby no, poszukać więcej miejsca, poszukać tej wolnej przestrzeni na boisku. Końcowy fragment pierwszej części spotkania. No szybko nam mija tutaj to 45 minut, ale na pewno na brak emocji nie możemy narzekać. Są sytuacje zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Na pewno w tym ostatnim kwadransie też więcej konkretów dołożyli Serbowie, bo kopnęli piłkę z dystansu. Raz bardzo mocno celnie, raz też celnie tak, że Filip Bednarek musiał piąstkować na rzut rożny, a teraz ładnie przejęli piłkę w środkowej strefie boiska Lechici. No właśnie, Antek Kozubal, on takie przechwyty potrafi mieć na swoim koncie. Zagrał piłkę w pole karne, Szymczak lewą nogą, ale został zablokowany. Tylko rzut rożny w tej akcji dla Lecha Poznań. Chciał to Filip Szymczak tą lewą nogą wykończyć. Ale to jest to, o czym mówiliśmy dosłownie chwilę temu, czyli to odpowiednie dobranie chwili, kiedy należy zdecydować się na to podanie do kolegi z przednich formacji, to właśnie tutaj Antek pokazał, że faktycznie wyczekał nie w pierwsze, nie w drugie tempo, ale jeszcze podprowadził sobie piłkę i wtedy dopiero zdecydował się na to dogranie. Komentator, który lubi korzystać ze słów angielskich, na pewno by powiedział, że dobry timing Antoniego Kozubala był w tej sytuacji. No i właśnie ten piłkarz na naszych ekranach, on kieruje piłkę z narożnika boiska z rzutu rożnego, ale wpada ta piłka bezpośrednio w ręce Stojana Lekowicza, czyli bramkarza drużyny FK Rad. Ten piłkarz z numerem 77 na naszych ekranach. Widzimy dzisiaj, jeżeli chodzi o właśnie stałe fragmenty, można powiedzieć z naszej perspektywy, z lewej strony bramki Antoni Kozubal wykonał teraz rzut rożny, wcześniej Wasyl Krawiec tutaj z tej strony prawej, więc piłki dochodzące na taki wariant się dzisiaj decydujemy. No ta akurat trochę za wysoko zawieszona, też za lekka i tak naprawdę nie sprawiła większych trudności bramkarzowi. Faulowany był w środku boiska Marko Blażić, tam Mohamed Awad przekroczył przepisy. No i wkroczyliśmy w ten sposób do ostatniej minuty pierwszej części spotkania. Za moment będziemy pewnie to podsumowywać. Zobaczymy też najciekawsze akcje tych pierwszych 45 minut. Natomiast no jeszcze spójrzmy na ten ostatni fragment pierwszej części rywalizacji pomiędzy Lechem a FK Rad Belgrad. Z pewnością warto zachować koncentrację tutaj do samego końca, tym bardziej tak jak już Maciek mówiłeś, zmieni się większość drużyny albo i cała jedenastka nawet, jeżeli chodzi o FK Rad, więc być może wydarzyć się tak, że trochę trudniej będzie Lechitom pod względem fizycznym już od 65-75 minuty, jeżeli chodzi o ten pojedynek.
A teraz Lechici w środkowej strefie boiska. No zobaczymy, może uda się jeszcze wyprowadzić tutaj jakąś akcję na koniec tej pierwszej części spotkania. Tam fajnie, że powalczył w powietrzu teraz Filip Szymczak. Myślałem, że uda mu się gdzieś w tę strefę, gdzie pojawił się Igor Ławrynowicz, strącić piłkę. Natomiast byli tam blisko siebie teraz Serbowie, a arbiter zakończył pierwszą część rywalizacji pomiędzy Lechem Poznań a serbskim FK Rad Belgrad. A zatem 0-0 po 45 minutach tej rywalizacji na boisku Kalista w Belek. Jeżeli chodzi o pierwszą część meczu, w dwóch zdaniach Adrian, myślę, że 30 minut bardziej konkretny Lech, potem troszkę Serbowie bardziej zagrozili bramce Filipa Bednarka. Możesz nazwać mnie niepoprawnym optymistą, ale może się podobać, przynajmniej jeżeli chodzi o poszczególne fragmenty, to co oglądamy dzisiaj na boisku, tak naprawdę z obu stron, jeżeli chodzi o ciekawość tego spotkania, no bo widzieliśmy, zmieniała się ta inicjatywa, jeżeli chodzi o jej posiadanie z obu stron. Na początku faktycznie Lechici doszli do kilku ciekawych sytuacji. Były to strzały Igora Ławrynowicza, uderzenie z pola karnego Mohameda Awada. Też nieźle widać czuje się dzisiaj Filip Szymczak. Tu nie mamy żadnych wątpliwości, że i bierze na plecy zawodników rywali, i rozgrywa, i strzela, więc tutaj z pewnością będziemy ze szczególną uwagą przyglądać się w drugiej połowie jemu, ale także jego kolegom. No to jeżeli jesteśmy gotowi, to poprosimy o skrót pierwszej części rywalizacji pomiędzy Lechem Poznań a FK Rad Belgrad. No i rozpoczynamy od pierwszej akcji piłkarzy serbskich. Tutaj taka przypadkowa piłka strącona w polu karnym, ale Tomas Rogne ostatecznie dobrze interweniował. No i pierwsza wrzutka Lechitów i tutaj Norbert Pacławski, 16-latek, jeszcze fizycznie nie jest gotowy do tej rywalizacji, ale bez pardonu wskoczył gdzieś tam na plecy rywala i strącił tę piłkę w stronę bramki przeciwnika, a tutaj zablokowany jest Igor Ławrynowicz w 14 minucie. To była pierwsza akcja Lechitów zakończona strzałem w tym spotkaniu. Teraz dobra akcja Krawec w pole karne. Ławrynowicz kopnął lewą nogą, ale obok prawego słupka bramki 17 zespołu serbskiej Superligi. No i odpowiadają Serbowie i odpowiadają w bardzo groźny sposób. Najlepsza ich akcja, właściwie najgroźniejsza akcja w pierwszej części spotkania. No i słupek uratował Lecha Poznań po strzale zza pola karnego. Tutaj jest z kolei stały fragment gry i walka w polu karnym w 26 minucie rywalizacji i to skończy się strzałem tak z woleja. Próbował złożyć się do tego strzału Mohamed Awad, natomiast zabrakło mu tutaj precyzji też przy ułożeniu się do tego strzału, ale spróbował potem zza pola karnego. Strzał był celny i musiał bramkarz piąstkować. A tutaj szkoda, że ta piłka czysto na lewą nogę Filipa Szymczaka nie trafiła, bo to była dobra okazja w polu karnym. I jeszcze jedno dośrodkowanie, tutaj z kolei po raz drugi zamykał akcję Pacławski, czyli dziś prawo skrzydłowy, ale on lubi dublować pozycję napastnika, no bo też jest nominalnym napastnikiem. Tutaj w 33 minucie Petar Karaklajić z drużyny serbskiej, spadła mu piłka pod nogę w polu karnym, ale nie był w stanie zareagować, tak uderzyć, żeby zaskoczyć Filipa Bednarka, bo też nie spodziewał się błędu ze strony stoperów kolejorza. I jeszcze próba jedna zza pola karnego piłkarzy serbskich. Tutaj z kolei uderzał z numerem 13, Martin Nowakowicz. Lechici odpowiadają strzałem Filipa Szymczaka zza pola karnego w 37 minucie. Strzał był niecelny. I jeszcze raz Filip po dograniu Antoniego Kozubala i po wcześniejszym przechwycie Antka w środkowej strefie boiska. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o pierwszą część rywalizacji. Rad Belgrad, Lech Poznań 0-0, a my oczywiście wracać będziemy do Belek, kiedy rozpocznie się druga część tej rywalizacji. Okay.
początek drugiej części spotkania pomiędzy FK Rad Belgrad a Lechem Poznań. 0-0 po pierwszych 45 minutach, tak to wygląda. I już właśnie Filip Szymczak wznowił od środka boiska, zatem kontynuujemy grę na boisku ośrodka Kalista w Belek pomiędzy Lechem Poznań a Radem Belgrad. Ta rywalizacja przy bezbramkowym remisie. Zaraz podamy Państwu składy, w jakich grają oba zespoły, ale na razie spójrzmy na tę akcję Serbów. Też nie wymienił jednak całego składu, widzę, tak trener Milan Milanović, bo jest chociażby... Sporo znajomych twarzy widzimy z pierwszej połowy. Tak. Nawet nie wiem, czy jest jakakolwiek zmiana, będziemy to wyłapywać. Na razie, jak tak spojrzałem na 6-7 numerów piłkarzy na boisku, to tych zmian nie widziałem. Może ta druga jedenastka jest przewidziana na przykład od 60 minuty. No wszystko będziemy tutaj próbowali na bieżąco ustalać, a zatem przypominamy szybciutko składy, w jakich grają oba zespoły. Rozpoczynamy od gości, od drużyny FK Rad. 77 to bramkarz Stojan Lekowicz, 16 Lazar Stojsawliewicz, 15 Bojan Ciger, 24 Milosz Radiwojewicz, 22 Marko Blażicz, 2 Milan Lazarowicz, 8 Urosz Damianowicz, 13 Martin Nowakowicz, 12 Nikola Mladenowicz, 20 to Petar Karaklajicz i 9 Marko Szaricz. Tak to wygląda, jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę FK Rad. Natomiast przypomnijmy też jedenastkę kolejorza. Numer 35 Filip Bednarek, 28 Filip Borowski, 4 Tomasz Rogne, 13 grał z tym numerem Tomasz Dajewski, ale widzimy, że chyba biega tutaj właśnie, przyjmuje właśnie piłkę Patryk Waliś wprowadzony z ławki, więc mamy tutaj na pewno jedną zmianę, jeżeli chodzi o kolejorza. 3 to Wasyl Krawiec, 24 Igor Ławrynowicz, 51 Antoni Kozubal, 29 Mohamed Awad, 17 Krystian Palacz, 23 Filip Szymczak oraz 91 Norbert Pacławski. To jeżeli chodzi o 11 kolejorza, też widzę w drużynie serbskiej Filipa Stanisławiewicza z numerem 6, właśnie ten piłkarz na naszych ekranach też był w środkowej strefie boiska, zatem jedna zmiana na pewno nastąpiła, jeśli chodzi o drużynę FK Rad. Tę zmianę dokonał trener Milan Milanović, natomiast tam faktycznie za bramką teraz widzimy spora grupa piłkarzy się rozgrzewa i na pewno w okolicach pewnie 60 minuty te zmiany liczne, właściwie hurtowe, można powiedzieć, nastąpią w drużynie serbskiej. Może słówko o Patryku Walisiu, którego właśnie widzimy na boisku po raz pierwszy podczas tego zgrupowania. Nie miał okazji wystąpić z Bandirmasporem oraz Dynamem Moskwa. W jego przypadku mamy do czynienia z o tyle ciekawą historią, że zaledwie pół roku potrzebował Patryk Walić do tego, żeby tutaj otrzymać zaproszenie na zgrupowanie w tureckim Belek, bo przypomnijmy, że to zawodnik pozyskany przed tym sezonem i występował w ekipie juniorów starszych, przede wszystkim jesienią, oraz zaliczył skromny, bo skromny, ale debiut na boiskach szczebla centralnego z Garbarnią Kraków. Teraz był faul Marko Saricza na Wasylu Krawcu. Tutaj z tyłu został zaatakowany Wasyl Krawec, gdzieś nadepnięty przez Saricza, no i dlatego arbiter zdecydował się pokazać ten rzut wolny dla Lecha Poznań, choć Saricz szykował się już do tego, żeby wyprowadzić kontratak. No to będziemy też na pewno przyglądać się uważnie Patrykowi Walisiowi, który dostaje tutaj szansę od trenera Dariusza Żurawia, żeby pokazać się szerszemu gronu kibiców, tym, którzy na co dzień nie śledzą rozgrywek chociażby Centralnej Ligi Juniorów, w której właśnie swoje mecze rozgrywał w drużynie Lecha Poznań Patryk Waliś. Jest to zawodnik lewonożny, który dysponuje fenomenalnymi warunkami fizycznymi. Przypomnijmy, że to zawodnik, który ma zaledwie 17 lat, ale już widzimy, że numer 15, oznaczony właśnie tym numerem, jest ten piłkarz. Wygląda jak senior, jeżeli chodzi o jego prezencję zewnętrzną. No i dużą siłą dysponuje, rzadko przegrywa te pojedynki fizyczne ze swoimi przeciwnikami, więc ciekawi jesteśmy, jak wypadnie na tle seniorów FK Rad. Teraz właśnie przy piłce ten zawodnik, Antoni Kozubal. Przerzut na drugą stronę boiska. No i Lechici
starają się budować tę swoją akcję. Rogne, Kozubal, Waliś. No, zmiana w bramce też nastąpiła. Właśnie, tak mi się wydawało od dłuższej chwili, ale rzeczywiście Krzysztof Bąkowski w miejsce Filipa Bednarka pojawił się na boisku. No i tak jak spoglądam na rezerwowych na ten mecz w drużynie Lecha Poznań, no to jest wszystko. Już w takim składzie Lech skończy tę rywalizację, chyba że będzie zmiana powrotna, bo to się podczas sparingów też czasami zdarza. Faktycznie Bąkowski, Waliś i Ławrynowicz byli na ławce rezerwowych, jeśli chodzi o drużynę Lecha Poznań. Ławrynowicz wskoczył w ogóle do podstawowego składu w miejsce Karlo Muchara. Bąkowski w przerwie zmienił Bednarka, natomiast Waliś zmienił Tomka Dejewskiego i już w takim składzie Lechici będą rywalizować w drugiej części z drużyną FK Rad Belgrad. Należą się małe przeprosiny Krzyśkowi Bąkowskiemu za to, że nie dostrzegliśmy go od razu w bramce, aczkolwiek nie było takiego ujęcia, żebyśmy byli w stanie to uczynić. Głównie piłkę wymieniali między sobą obrońcy, a to znajdowała się ona na połowie przeciwnika, ale tak jest Krzysiek w bramce też po raz pierwszy, jeżeli chodzi o to zgrupowanie, więc jesteśmy bardzo ciekawi i z dużym zainteresowaniem będziemy obserwować to, jak będzie się zachowywał w naszej bramce, tym bardziej, że ma on ze sobą pełną pierwszą debiutancką rundę na boiskach drugiej ligi i tam pokazywał się nierzadko z bardzo dobrej strony. Wszystkie swoje atuty praktycznie pokazał szerszej publiczności w drugiej lidze tej jesieni. Mówimy tutaj o niesamowitym refleksie, zachowaniu na linii, także jeżeli chodzi o budowanie akcji od tyłu, o to rozegranie. Widzimy właśnie tutaj teraz taka próba dłuższego zagrania, celne zagranie na Filipa Szymczaka, który chyba był na pozycji spalonej. Był złapany na spalonym. Nie zauważyliśmy tej zmiany na początku drugiej części spotkania, więc przede wszystkim to powinniśmy przeprosić też nie Krzyśka, tylko jego fryzjera, no bo jednak mimo wszystko ta fryzura Filipa Bednarka i Krzysia Bąkowskiego różni się znacznie. Tych włosów zdecydowanie więcej na głowie 17-latka w drużynie Lecha Poznań, no ale też fajne, że on dostaje tutaj, podobnie jak Patryk Waliś, szansę na tym zgrupowaniu i że może zaprezentować się też w boju, no jednak z drużyną występującą w serbskiej ekstraklasie. Powalczy teraz Kozubal w środkowej strefie boiska. Chciał natychmiast już uruchomić tych piłkarzy ofensywnych, czy to Krystiana Palacza, czy Igora Ławrynowicza, czy tam Filipa Szymczaka, czekającego na desancie w drużynie Kolejorza. Rozgrywają jednak Serbowie. Przerzut na drugą stronę boiska, ale świetnie tam ze swojej strefy wyskoczył Borowski, uprzedził rywala, długo też leciała ta piłka, mógł się spokojnie do tego zagrania ustawić, natomiast oczywiście ważne było to, że nie bał się interweniować, że spokojnie wskoczył przed przeciwnika i głową wybił piłkę poza linię boczną boiska. Jeżeli chodzi o interwencję Borowskiego, nie popełnił on błędu, a nie było wcale tak trudno o to w tej sytuacji. Oszacował dobrze tor lotu piłki i wybił ją na aut. Natomiast jeżeli mówiliśmy o Bąkowskim, to dla niego trzecie zgrupowanie w tureckim Belek, więc tym bardziej te minuty dla niego są tutaj wskazane, żeby móc się sprawdzić na takim poziomie wymagającym, no bo mówimy o drużynie z serbskiej ekstraklasy. A tutaj świetnie popracował ciałem jeden z naszych zawodników, to był Krystian Palacz, numer 17. No z kolei też faktycznie taki body check, troszkę przenieśliśmy się na taflę hokeja na lodzie, bo faktycznie w taki sposób potraktował rywala, natomiast arbiter uznał, że przekroczenia przepisów tutaj absolutnie nie było. Przed chwilą widzieliśmy krótki rzut na naszą ławkę rezerwowych, tam m.in. Artur Węska, czyli aktualny szkoleniowiec z drugiej drużyny Lecha Poznań, którą objął od początku stycznia, przebywa w tureckim Belek na zgrupowaniu. Można było to zobaczyć na materiale przygotowanym przez ekipę Lech TV przebywającą w Turcji, gdzie trener tłumaczy właśnie, z jakich przyczyn znalazł się na obozie przygotowawczym naszej pierwszej drużyny. Chodzi o to, żeby jak najszybciej poznać filozofię gry Lecha Poznań, także zapoznać się z niektórymi młodymi zawodnikami, którzy tutaj przebywają, a przecież będą jego nominalnymi podopiecznymi jeszcze wiosną. Ławrynowicz teraz przyjmuje tę piłkę. Ałat jest za polem karnym. Ałat kopnął lewą nogą i ta piłka mija ostatecznie celna, ale tak jakby wreszcie posłuchał tego, co mówiliśmy w pierwszej części spotkania. Poszukał gdzieś słupka bramki FK Rad. Gdzieś już poza zasięgiem bramkarza była ta piłka. No i tylko patrzyliśmy, czy wkręci się gdzieś tam przy słupku. Ostatecznie tutaj troszkę zabrakło. Natomiast brawa za tę próbę, bo lewą nogą tutaj kopnął i mocno,
i także no niewiele brakowało, jeśli chodzi tutaj o precyzję. Mimo że niecelny strzał, na pewno bardzo groźny, no bo gdyby ta piłka powędrowała zaledwie około pół metra troszeczkę do boku, bliżej prawej strony, patrząc z perspektywy Mohameda Awada, no to byłaby to bramka, no bo bramkarz nie miałby żadnych szans przy tym strzele. Piękne uderzenie. Teraz Ławrynowicz zagrał tam piłkę na drugą stronę boiska. Lechici za moment mogą być w polu karnym, ale nie, poczekali. Chociaż teraz aż szkoda, bo ładnie tam Ławrynowicz wbiegał już w pole karne i to mogła być taka trójkowa akcja w trójkącie rozegrana przez piłkarzy Lecha Poznań. Zabrakło tylko tego jednego skutecznego zagrania. No i odpowiadają Serbowie. Oni są teraz w piątkę przeciwko trójce Lechitów. Za moment już będą w polu karnym. Jest już zejście, strzał, no i Bąkowski właśnie. Mówiłeś o tym, że refleks na linii, że potrafi w ten sposób interweniować i teraz kapitalnie powstrzymał Nikolę Mladenowicza. Ten zza obrońcy tak kopnął, mając przed sobą Wasyla Krawecia, ale to piąstkowanie ekstra klasa, można powiedzieć, jeśli chodzi o Krzysztofa Bąkowskiego. Bardzo efektownie potrafi interweniować Krzysztof Bąkowski, co już zdążył potwierdzić w seniorskiej drużynie Lecha Poznań, jakim były jego rezerwy i pokazał to też właśnie w tej akcji. Rzut rożny zatem tylko dla Serbów. Wyjdą Lechici sprzed własnego pola karnego. Powinni. Czy Ławrynowicz jako ostatni dotykał piłki? Nie. Rywal, więc od wyrzutu z autu teraz Lechici w 57. minucie tej rywalizacji. FK Rad, klub założony w 1958 roku. Wspominaliśmy o jego kibicach jako o jednych z tych najbardziej oddanych, zagorzałych fanów, jeżeli chodzi o kibicowską scenę w Serbii. Znaleźliśmy takie porównanie właśnie tej ekipy do, jeżeli chodzi o kibiców, do angielskiego Millwall, więc to bardzo ciekawe takie zestawienie właśnie tych klubów. Wiemy już w takim razie, z czym to się je, można powiedzieć, jeżeli chodzi o fanów tego klubu. Grają na stadionie, który mieści zaledwie 6 tysięcy kibiców i ma właściwie jedną taką no, porządną trybunę, natomiast tak jak mówiłem, to klub bardziej taki dzielnicowy, osiedlowy, gdzieś z przedmieść Belgradu, no i to wszystko powoduje, że oczywiście nie mają też takiej wielkiej rzeszy fanów, natomiast tak jak mówisz, fanów oddanych, zresztą pseudonim tego klubu, taka nazwa często potoczna, używana przez kibiców, tak jak my często mówimy o kolejorzu, tak oni mówią o budowniczych, no bo też przez firmę budowlaną Rad właśnie został ten klub stworzony w 1958 roku. Ławrynowicz odwrócił tę akcję, chciał najpierw poszukać tam w środku boiska partnerów, ale zagrał do Kraweca, a Krawec teraz do Walisia. Waliś z numerem 15 na koszulce, a zatem przejął tutaj na tym zgrupowaniu w tureckim Belek numer Jakuba Modera, piłkarza, który jesienią był wypożyczony z Brighton do Lecha Poznań, no i to wypożyczenie zimą zostało skrócone. Kuba już na Wyspach Brytyjskich, już szykuje się gdzieś tam do debiutu w Premier League. No a teraz Ławrynowicz, on umiał uderzyć, ale zagrał piłkę w pole karne. Tańczy tam z tą piłką Szymczak, no kapitalnie chciał to Filip wykończyć. Najpierw już chciałem narzekać na to, że nie oddał strzału wcześniej, mając ją w polu karnym, ale potem świetnie zbiegł do lewej strony i lewą nogą pod poprzeczkę bramki serbskiej chciał kierować tę piłkę, natomiast no, bramkarz tutaj się spisał, dobrze wypiąstkował tę piłkę świetna na rzut rożny. Świetna interwencja, bo piłka wydawała się być uderzona dokładnie tak, jak należało, no ale kapitalnym refleksem wykazał się golkiper Radu. A teraz Krawec w pole karne, tam jeszcze ta akcja będzie zamknięta, jeszcze próba strzału Mohameda Awada, tyle że tym razem Awad został zablokowany. Chciał teraz tak technicznie, takim rogalikiem wkręcić piłkę w stronę dalszego słupka bramki FK Rad. No a teraz trzeba uważać, żeby kontrataku tutaj nie było, bo już szybki wypad z własnej połowy drużyny serbskiej. Marko Blažić prowadził początkowo właśnie tę akcję. Teraz też ten piłkarz jest tam na lewej stronie boiska, zbiega do środka, ten z kapitańską opaską i co? I było przewinienie Lechitów, a zatem będą mieli teraz piłkarze FK Rad rzut wolny w 60. minucie tej rywalizacji. Przesadził trochę z agresją Filip Borowski. Wiemy, że to zawodnik, który nigdy nie odpuszcza. Zawsze, jeżeli jest okazja do tego, żeby trochę ostrzej wejść w przeciwnika prowadzącego piłkę, no to on od takiej okazji nie przepuści. Zawsze lubi trochę przyostrzyć tę grę. Nieprzyjemny, jeżeli chodzi o zawodników, których kryje. No ale tutaj niestety nadużył przepisów.
Martin Nowakowicz z numerem 13 ustawił sobie piłkę. Troszkę opowiadaliśmy o tym młodym zawodniku i teraz w 60 minucie on ma okazję do próby na bramkę Lecha Poznań, ale bardziej tak w stylu rugby na podwyższenie gdzieś tam ponad poprzeczką poznańskiej bramki. Ta piłka poszybowała w rugby, znalazłaby się między słupami i byłoby w ten sposób podwyższenie, jeżeli chodzi o drużynę serbską. Natomiast tutaj wynik jest wciąż bezbramkowy. Ałat przedrze się tam w środkowej strefie boiska. Ładnie tak efektownie odwrócił się, tak troszkę jakby chciał ruletą tam nawet zagrać zawodnik Kolejorza. Na choć trzy było razy. Też tak, na trzy razy, choć było tak, jak chciałem dodać w tym dużo przypadku. Teraz Krawec, lewa strona boiska, Palacz, ale też spokojnie wycofuje piłkę do Krawecza i Lechici jednak postanawiają zmienić stronę, którą będą atakować, bo już piłka jest zagrana tam do Filipa Borowskiego, a Borowski teraz z wykorzystaniem Tomasa Rognę. Patrzymy na Krystiana Palacza też z nieukrywaną ciekawością, no bo to zawodnik, który dysponuje naprawdę celnym, mocnym dośrodkowaniem. Nie miał za wiele okazji dzisiaj, żeby właśnie posłać piłkę w szesnastkę FK Rad, a jestem przekonany, że jeżeli by tylko taką szansę, taką sposobność otrzymał, no to moglibyśmy zobaczyć ciekawą próbę w jego wykonaniu. Serbowie przejęli piłkę. I teraz oni postanawiają rozgrywać piłkę na własnej połowie i wprowadzić tę piłkę do ataku. Natomiast tam dobrze poustawiani teraz Lechici na własnej połowie nie zostawiają kompletnie miejsca drużynie serbskiej. No i skończyło to się stratą, bo w pewnym momencie już w tym ataku pozycyjnym zabrakło pomysłu na to, jak sforsować te linie obronne Lecha Poznań. Ale widzimy, znowu zgłosił się po piłkę Antoni Kozubal. Po prostu najchętniej ewidentnie się z nią czuje, jeżeli chodzi o to wyprowadzenie. Taka też jego rola boiskowa, oczywiście, ale widać, że sprawdza się, jeżeli chodzi o sprawowanie takiej funkcji. Nie ma problemu z tym, żeby operować tą piłką. Widać, że ona mu absolutnie nie przeszkadza. Chce ją, cały czas pokazuje kolegom, wymienia się chętnie. Ależ tak ładnie w tej właśnie akcji zagrali teraz Kozubal, Ławrynowicz i Ałat. No i teraz Ałat szeroko do Kraweca. Krawec będzie dośrodkowywać w pole karne, ale już było widać, że zbyt głębokie to dośrodkowanie ukraińskiego obrońcy. Miał dużo czasu, miał dużo swobody. Lepiej powinien skierować tę piłkę w pole karne, w te strefy, gdzie byli, czy tam Filip Szymczak, czy chyba po raz kolejny Norbert Pacławski już był w obrębie szesnastki, a jeszcze Krystian Palacz się zgłaszał i też pokazywał, żeby zagrał tutaj prostopadłą piłkę Krawec. Ale właśnie, jest trzech Lechitów w polu karnym, dwójka obrońców, musi ta piłka trafić do któregoś z graczy Kolejorza. Ale też czemu tyle właśnie miejsca i czasu miał Wasyl Krawec? O, właśnie dlatego, że Krystian Palacz bardzo inteligentnie zbiegł w kierunku środka, zabrał za sobą obrońcę, pomocnik z kolei boczny nie zaasekurował, no i miał wręcz ocean przestrzeni przed sobą Wasyl Krawec i czasu, żeby móc zacentrować tę piłkę. Jeżeli chodzi o drużynę serbską, to mamy teraz wreszcie właśnie te hurtowe zmiany, tak jak to nazwałem. Weszli niemal wszyscy piłkarze, którzy byli na ławce rezerwowych, a zatem od tego momentu można powiedzieć Lechici 60 minut w nogach, natomiast weszła ta świeża krew, jeśli chodzi o FK Rad, no i to może powodować, że troszkę tutaj to fizyczne przygotowanie będzie się rozjeżdżać i może troszkę ta szala przechylać się na stronę drużyny FK Rad. Natomiast no też liczymy na to, że Lechici jakby wybiegają te 90 minut. Oczywiście bieganie w całym meczu dla piłkarza przygotowanego fizycznie dobrze to nie jest żaden problem, ale Lechici są przecież coraz bliżej inauguracji rozgrywek, więc bardzo by tutaj wskazane było, żeby też oczywiście każdy zaliczył to całe spotkanie właśnie przed już rozpoczęciem rozgrywek piłkarskiej PKA Ekstraklasy. Na spalonym został złapany zawodnik serbski, dlatego Lech od rzutu wolnego. Wydawało się już właśnie, że po zmianie szybko stworzą swoją okazję bramkową Serbowie, natomiast dobrze tam zareagował sędzia asystent i na spalonym został złapany zawodnik serbski. Dobrze to zostało zasygnalizowane. To jest coś, o czym wspominaliśmy przy okazji transmisji z meczu z Dynamem Kijów. Na początku Lechici zagrali po 45 minut z Bandırmasporem. Później już ta objętość, jeżeli chodzi o czas, była nieco większa w przypadku niektórych zawodników, ale z racji na szczególnie uważny monitoring
już sztab szkoleniowy mógł podjąć decyzję o tym, że tutaj większość zawodników jest gotowa po prostu na 90 minut. Ten strzał zza pola karnego wyglądało na to, że będzie niecelny, natomiast tam interweniował bramkarz Kolejorza Krzysztof Bąkowski, ale też tak spokojnie odbił piłkę do boku, że potem jeszcze zdołał ją spokojnie złapać. To jeden z tych piłkarzy, którzy pojawili się na boisku w drugiej części spotkania, strzelał na bramkę Kolejorza. Zawodnik, który ma na koszulce numer 11, natomiast co ciekawe, numeru 11 w protokole, który otrzymaliśmy, jeśli chodzi o drużynę FK Rad, nie ma, także nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który z zawodników w tym momencie uderzał. Chyba, że jest to piłkarz oznaczony numerem 11, z którym występuje też na co dzień. Właśnie, byłby to wtedy Matija Stojkowicz. Tak jest, dokładnie, więc tutaj możemy nakładać oczywiście te numery, które mają ci piłkarze przypisani w rozgrywkach serbskiej Superligi. No i tak będziemy na to spoglądać, bo też już widzimy, że jeśli chodzi o ten protokół, to nie wszystko tutaj w drużynie FK Rad zgadza się. Faul na piłkarzu Kolejorza, rzut wolny zatem dla drużyny poznańskiej po tym, jak przekroczyli przepisy i faulowany był Antoni Kozubal. Też ciekawe jest to, że nabijają te kolejne minuty Lechici bez straconego gola właśnie, jeśli chodzi o przygotowania do rundy wiosennej, bo przecież 90 minut z Bandirmasporem, 90 z drużyną Dynama Moskwa, no i teraz 67 minut, a zatem 247 minut do 250. Zbliżamy się, jeśli chodzi o czyste konto Lecha Poznań w sparingach, i to w sytuacji, w której to tasowanie składem, o którym wspominałeś, było już dosyć mocne. Oczywiście wpływ na taką, możemy mówić o małej serii na tureckiej ziemi, mają też nie tylko obrońcy Lecha Poznań, ale także jego bramkarze, którzy, tak jak dzisiaj widzieliśmy w drugiej połowie, Krzysztof Bąkowski pomógł drużynie przy tym trudnym strzale lewą nogą rywala w pierwszej połowie. Filip Bednarek też musiał kilka razy pokazać swoje umiejętności po strzałach w światło jego bramki, ale także w przypadku tych poprzednich starć Miki van der Hart z Dynamem Moskwa naprawdę miał co robić. Zgodzimy się chyba co do tego. Także też z Bandirmasporem kilka razy zatrudniony został z kolei Filip Bednarek. Tak, myślę, że Miki van der Hart, kiedy bronił w meczu z drużyną Bandirmasporu, to mniej pracy, Filip Bednarek po przerwie troszkę więcej, i odwrotnie było w meczu z Dynamem Moskwa. Jeżeli chodzi o Filipa, to mniej pracy przed przerwą, natomiast Miki van der Hart faktycznie i przez Sebastiana Szymańskiego zatrudniany, i tam inne strzały rosyjskich piłkarzy bronione, także tam rzeczywiście było sporo pracy, więc i zarówno jeden i drugi już poczuł tę trudność obrony strzałów przeciwnika właśnie podczas przygotowań do rundy wiosennej. No a dzisiaj już Krzysiek Bąkowski miał dwie, trzy trudne interwencje i też spisał się bardzo dobrze, więc na pewno tutaj możemy wystawić bardzo dobrą ocenę właśnie golkiperom Kolejorza. Jeżeli mówimy o bramkarzach Lecha Poznań, no to jest jeszcze czwarty bramkarz na zgrupowaniu w tureckim Belek. Mowa o Karolu Drażdżewskim, czyli 18-latku, który z reguły występuje w ekipie juniorów starszych. Na razie jeszcze nie dostał okazji gry. Nie wiemy, czy wydarzy się to w meczu z Szachtarem, ale wiemy na pewno, że do Turcji pojechał przede wszystkim po naukę. No i możemy spojrzeć teraz. Właśnie, bo Krawiec, ładnie teraz Lechici rozwiązują tę akcję. Krawiec, pusta bramka, poprzeczka, nie ma tam gola, ale spalony też został za ostatecznie podniesiona chorągiewka. Szkoda w tej 69 minucie, bo wydaje mi się, że gdyby Mohamed Awad zamykał tę akcję i wślizgiem tam trafił, to by spalonego nie było, ale już z kolei Filip Szymczak stojący za jego plecami w momencie podania Kraweca na spalonym był. No i ten strzał w poprzeczkę i gol, gdyby ta piłka jednak znalazła miejsce w siatce i wpadła, nie odbiła się od poprzeczki, nie mógłby zostać uznany, natomiast tam szkoda, że faktycznie na tym ślizgu Awad w tę piłkę nie trafił po tym, kiedy Krawec płasko tę piłkę zagrał. Często widać było podczas dotychczasowych sparingów, że Mohamed Awad ma takie delikatne pretensje do kolegów o brak tego dogrania w decydującym momencie, kiedy pokazywał się na czystej pozycji. Tutaj to dogranie dostał, ale nie chcąc spalić właśnie swojej pozycji, minimalnie się spóźnił, bo został on akurat w linii z obrońcami, no i zabrakło mu dosłownie kilkudziesięciu centymetrów, żeby umieścić tę piłkę w już pustej bramce.
To była chyba najlepsza akcja Lechitów w tym spotkaniu, bo też świetnie zbudowana z przegraniem w środkowej strefie boiska i potem zagraniem, otwarciem tego korytarza dla Kraweca na lewej stronie placu gry. No ale odpowiadają Serbowie, natomiast dobrze tam wyskoczył teraz Walisz i wykorzystał to, że rywalowi troszkę ta piłka odskoczyła, więc mógł Lechita dobrze interweniować. Teraz gra jest kontynuowana, to może być dobry kontratak piłkarzy Kolejorza. Czy uda się tutaj teraz tę piłkę zagrać? Nie traci takich piłek, kiedy stoi tyłem do bramki Filip Szymczak, ale też rozglądał się, tak nie wiedział, czy zagrać tam piłkę do prawej strony, do Pacławskiego, czy szukać tutaj kogoś z lewej strony. Rozglądał się, czy jest ktoś tutaj wybiegający tą lewą flanką. Nie było, więc dlatego poczekał i uspokoił ostatecznie tę akcję zawodnik Kolejorza. I widzimy znowu Lechitów w ataku pozycyjnym, który może nie zakończył się dzisiaj zbyt dużą liczbą tych takich stuprocentowych szans, ale na pewno, jeżeli chodzi o wyprowadzanie tych akcji z własnej połowy powoli, no to płynnie idzie to dzisiaj Lechitom. Czasem przegrywają przez środek, czasem szukają bocznych sektorów i jeżeli chodzi o samo rozwinięcie akcji, no to trener Żuraw zbyt wielu zastrzeżeń pewnie do swoich zawodników nie będzie miał. Problem pojawia się w tej ostatniej tercji boiska, kiedy to należy wykonać to kluczowe zagranie. Tak, bo teraz było też dobre wprowadzenie Ałada do Ławrynowicza, natomiast zabrakło później w wykonaniu Ławrynowicza dobrego podania do partnera. Teraz broni świetnie Krzysztof Bąkowski, strzał z linii pola karnego. Płasko leciała ta piłka za obrońcy, gdzieś wyskoczyła w ostatniej chwili, no ale strzał ostatecznie Nikoli Grubisicza został odbity przez Krzysztofa Bąkowskiego. Zawodnika z numerem 18 akurat mamy w meczowym protokole, więc możemy powiedzieć, że właśnie Nikola Grubisicz był tym piłkarzem, który kopnął teraz i próbował zatrudnić Krzysztofa Bąkowskiego, ale kolejna interwencja taka na refleks na linii bramkowej bardzo dobra. To mogło się wydawać wcale nie takim trudnym strzałem, no bo piłka w końcu zbliżała w okolice miejsca, w którym znajdował się Krzysztof Bąkowski, ale raz, dobre ustawienie, a dwa, taka nieprzyjemna kaczka. Ta piłka odbijała się od ziemi kilka razy, kozłowała przed Krzyśkiem, no ale tutaj odbił ją dobrze, do boku, ponownie pokazał to, w jaki sposób należało wykonać tę interwencję. Kozubal w środkowej strefie boiska, troszkę zbyt mocne te zagrania, dzisiaj troszeczkę jakby Antek, no taki odważnik powinien założyć na nogę, bo jeżeli chodzi o te jego dogrania we wcześniejszych meczach, byliśmy przyzwyczajeni do tego, że chirurgiczna precyzja, natomiast dziś, kiedy ma zagrać dłuższą piłkę, troszkę zbyt dużo siły w to wkłada i ucieka gdzieś ta piłka. To może być też efektem tego, że to 16-latek już troszkę jest zmęczenie, znużenie dwutygodniowymi ciężkimi treningami właśnie jeśli chodzi o drużynę Kolejorza. No i teraz też fizycznie w tej 73. minucie odczuł atak przeciwnika właśnie Antek, on leży na boisku, no i muszą mu pomagać partnerzy, gdzieś tam został Lechita trafiony, więc wbiega na boisko też doktor Damian Bartkiewicz i udziela pomocy młodemu Lechicie. Na pewno przyda mu się taka chwila odsapnięcia, bo rzeczywiście po tych dwutygodniowych ciężkich treningach dzisiaj 90 minut na boisku, więc troszkę odzyska sił przed tym ostatnim kwadransem tej rywalizacji. Już poklepali się z jednym z przeciwników, który właśnie był tutaj agresorem w tym wejściu. Wraz z Antkiem Kozubalem już szybko pojednawczy gest i zaraz będziemy grali dalej, ale tak jak mówisz, ma ze sobą Antek pierwszy tak ciężki obóz przygotowawczy z pierwszym zespołem Lecha Poznań i z pewnością też już czuje w nogach nie tylko te minuty spędzone na boisku, jeżeli chodzi o spotkania kontrolne Lecha Poznań, ale także pewnie też przede wszystkim ten pierwszy tydzień ładowania akumulatorów zarządzone przez trenerów przygotowania motorycznego Kolejorza. FK Rad Belgrad dwukrotnie w swojej historii w europejskich pucharach w sezonie 88-89, czyli tuż przed rozpadem Jugosławii, zajęli czwarte miejsce w rozgrywkach i wówczas awansowali do europejskich pucharów, ale przegrali z Olympiakosem Pireus, czyli ze słynnym greckim klubem. No i w drugim przypadku także Grecy ich wyeliminowali, tyle że wówczas jedną rundę europejskich pucharów przeszli. To już wspominany przez nas sezon 10-11, czwarte miejsce w rozgrywkach i wówczas eliminacje Ligi Europy. Najpierw trafili na drużynę z San Marino, trepenne i efektowne dwa zwycięstwa, ale potem inny grecki klub, też Olympiakos, tyle że Olympiakos Volos ich z rozgrywek wyeliminował. Wszystko na swoim twardym dysku, widzę, Maciu, przetrzymujesz.
gdzieś to faktycznie w pamięci mojej znajduje się. Nie mam tego gdzieś przed sobą w notatkach, natomiast czytałem oczywiście przed tym meczem co nieco o drużynie FK Rad Belgrad, więc gdzieś te informacje w głowie mamy. Natomiast my oczywiście skupiamy się na drużynie Lecha Poznań, podrzucając ciekawostki o rywalach. To też okazja do poznania troszkę innej kultury piłkarskiej, tego co dzieje się w innych krajach, ale Lechici dośrodkowanie, jeszcze próba zza pola karnego w wykonaniu Lechitów. Krystian Palacz znalazł się w tamtym miejscu prawą boiska. Stopą. Właśnie, i prawą stopą uderzał też w tej sytuacji. Ładnie tam pociągnięta ta akcja. W polu karnym są już Ławrynowicz i Szymczak. Dośrodkowanie. Obrońcy do spółki z bramkarzem sobie radzą i nabiega Palacz i prawą nogą chciał tutaj Krystian kopnąć. Ale widać tutaj ciekawy schemat w przypadku tej dwójki pomocników Krystian Palacz, Norbert Pacławski, bo często widywaliśmy to też w poprzednich sparingach, jeżeli chodzi o Kubę Kamińskiego i Michała Skurasia. Jeżeli Kamyk z lewej strony napędzał akcję, zdarzało mu się podwajać na przykład Michała Skurasia, ale to też działało w drugą stronę, jeżeli chodzi o drugie skrzydło, więc tutaj zaczątek takiej akcji też. Palacz rozegrał do prawej strony, poszedł za piłką do środka i mieli przewagę w tamtym sektorze boiska Lechici. 76. minuta, wciąż 0-0. No to czekamy, może jakaś fajna akcja Lechitów na podsumowanie ich występu w tym meczu z FK Rad. Znów Antek Kozubal leży na boisku, znów tam bezpardonowo potraktowany przez przeciwnika. Tutaj widzimy tego grającego z numerem 6 Filipa Stanisławiewicza i gdzieś tam atak w twarz zawodnika kolejorza, bo wkładał tam rzeczywiście ewidentnie tę rękę zawodnik FK Rad. No i też ważne jest to, że tutaj mimo, że troszkę dyskusji jest teraz na boisku, no to jednak mimo wszystko on tam wcześniej podszedł do Antka i też przeprosił za to zagranie, więc myślę, że będzie wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o fair play tutaj na murawie podczas tego meczu FK Rad z Lechem Poznań, no to nie mamy żadnych uwag, nie ma złośliwości z jednej i z drugiej strony i na pewno nie jest tutaj podczas tego sparingu ta sytuacja na tyle zaogniona, żeby miało dojść do jakichś nieprzyjemnych scen z udziałem piłkarzy jednego i drugiego zespołu, czy też do problemów zdrowotnych, do tego, żeby tutaj miała być jakaś poważna kontuzja. Jednym z najważniejszych rzeczy, których z pewnością życzyliby sobie członkowie sztabu szkoleniowego Lecha Poznań, jest to, żeby uniknąć tutaj jakichkolwiek urazów, nawet najdrobniejszych po powrocie ze zgrupowania. Tak jak mówiłeś wcześniej, ta liga rusza już niedługo, polska ekstraklasa, starcie z Górnikiem w Zabrzu, więc na pewno trener Dariusz Żurow chciałby mieć wszystkich zawodników do dyspozycji przy ustaleniu kadry na to spotkanie. Jest już Antek. Nie ma potrzeby zejścia i dalszych interwencji. Będzie grał, chwyta się jeszcze za twarz. Ewidentnie bolesne takie wejście ze strony jednego z przeciwników. Zobaczymy, jak będzie teraz zachowywał się na boisku Antek, ale już widzimy stały zapomniał obrazek. Ewidentnie. Tak jest. Już jak pokazał się do gry, lubi to. I proszę, między stoperami, więc już uczestniczy w rozgrywaniu tej akcji przez drużynę Lecha Poznań. Palacz. On teraz przerzuci ciężar gry na drugą stronę boiska, ale nie było do końca dokładne to zagranie. Tam kontrolowali to spokojnie Serbowie, więc wyrzut z autu dla Lecha teraz na prawej stronie placu gry. Była tam druga piłka na boisku, dlatego arbiter poprosił, żeby chwilkę jeszcze zaczekać i teraz już Borowski może zagrać do kapitana drużyny, do Tomasa Rogne. Wali się jak odważnie, no jak na piłkarza młodego, który jest stoperem, który jest ostatnim obrońcą, to wejście w taki dribbling, próba minięcia rywali, bardzo odważnie tutaj zachował się ten rosły stoper kolejorza. Doda mu to na pewno pewności siebie na te ostatnie minuty spotkania. Taka ciekawa próba faktycznie, jak na 17-latka. Miał piłkę na lewej nodze, to też pewnie sprawiło, że czuł się bardziej komfortowo i podjął taki dribbling. Kozubal po raz kolejny, teraz w nogę oberwał, rzut wolny podyktowany, więc Lechici już rozpoczęli. Waliś, Kozubal. Jeszcze raz Waliś,
Teraz pokazał się Palacz w środku boiska, ciągnie go tutaj z tego lewego skrzydła do środka w tym fragmencie tej rywalizacji. Piłka zagrana na prawą stronę boiska, ale jest Rogne. No i pewnie już gdzieś próba szukania Filipa Szymczaka, tak jest. Dłuższe zagranie tym razem, nie do nogi w wykonaniu kapitana Kolejorza. Mieliśmy teraz taki ciekawy, wręcz koszykarski miszmesz, ponieważ Krystian Palacz został w środkowej strefie, Filip Szymczak zszedł trochę niżej, na pozycji numer 9 w jego miejsce pojawił się Igor Ławrynowicz, no ale żaden z nich nie dotarł do tego dalekiego podania. A dalekim wyrzutem z autu Serbowie i oni teraz mogą być pod poznańskim polem karnym. Są właśnie tutaj. Już szukają sobie miejsca do zagrania w polu karnym. No nie ma tam absolutnie mowy o przewinieniu. W ogóle nie ma sensu wracać do tej akcji, ale Lechici odpowiadają teraz swoim atakiem i wyjściem z własnej połowy. Krystian Palacz od nogi przeciwnika. Taką przekładanką efektowną i ostatecznie aut dla Lecha w 81 minucie. Przekalkulował 17-latek w tej sytuacji, podniósł głowę, chciał najpierw uruchomić podaniem któregoś z kolegów, ale później decyzja o indywidualnej akcji zawsze będziemy chwalić, bo zawodnik na jego pozycji, na której dzisiaj występuje, musi być przede wszystkim odważny, nie bać się tych pojedynków jeden na jeden, tym bardziej, że znajdował się już na połowie przeciwnika, więc to jest to miejsce, w którym chce podejmować rywalizację z przeciwnikiem. Kozubal. Ach, próba prostopadłego zagrania. No właśnie, takie jego podania to coś, do czego też pewnie przyzwyczajeni są koledzy chociażby w centralnej lidze juniorów. Natomiast teraz już Serbowie w kontrataku i wywalczyli rzut rożny, bo ta piłka opuszcza plac gry za bramką Krzysztofa Bąkowskiego, a zatem z narożnika będą kierować teraz piłkę w pole karne. Będziemy bronić się przed stałym fragmentem gry. Trochę centymetrów w naszym polu karnym, owszem jest, mówiliśmy o Walisiu, jest Tomasz Rogne, wrócił też Filip Szymczak, widzimy, więc zobaczymy, jak tutaj ustawiam się Lechici pod kątem defensywy. Ręka podniesiona, zasygnalizowany wariant tego stałego fragmentu gry, ale przeciągnięte to dośrodkowanie. Zatoczyła ta piłka łuk nad bramką Krzysztofa Bąkowskiego i wyszła po drugiej stronie aut bramkowy, zatem na boisku ośrodka Kalista w Belek. Dał piłce wyjść poza linię końcową Filip Borowski tutaj. Przytomnie wiedział, że jest zagrana za mocno, więc nie było potrzeby skakać, próbować interweniować, jeżeli może przecież ta futbolówka opuścić już plac gry i znaleźć się pod nogami Krzysztofa Bąkowskiego, który ją wznowił już. No teraz tutaj czekał, tak spekulował troszkę Filip Szymczak, czy obrońca przepuści tę piłkę. Jeśli by przepuścił, no to miałby otwartą drogę do bramki wówczas Filip, natomiast no błędu zawodnik FK Raty nie popełnił. Walić teraz z wykorzystaniem Krzysztofa Bąkowskiego, bo widział, że naprzeciwko niego jest rywal, więc opłacało się tutaj wycofać do bramkarza. Teraz Walić dostanie piłkę od Bąkowskiego. No niech tam uważa z tymi dryblingami przed polem karnym własnym Patryk. No tu już znajdował się znacznie bliżej bramki właśnie niż wtedy przy tej pierwszej tutaj próbie. Strata mogłaby być bardzo, bardzo kosztowna, jeśli chodzi właśnie o drużynę Kolejorza. Serbowie atakują. Lewa strona boiska. Za moment już ta piłka może być w poznańskim polu karnym. Nie to był strzał, ale widziałem, że tam spokojnie widzi, kontroluje to Krzysztof Bąkowski. Wiedział, że nie ma szans tutaj na to, żeby ta piłka drogę do bramki znalazła. Dał oddać strzał swojemu przeciwnikowi Filip Borowski, ale to zawsze są niewygodne sytuacje dla bocznych obrońców, kiedy ten zawodnik schodzi do środka i szuka uderzenia swoją wiodącą nogą w kierunku dalszego słupka. O tak, już widać, że fizycznie Antek Kozubal bardzo podmęczony właśnie w tym starciu, więc w 84 minucie zmiana powrotna, mówiłem, rezerwowi wykorzystani, jeśli chodzi o ten mecz w Lechu, natomiast no może być jakaś zmiana powrotna i Tomasz Dejewski wszedł teraz na boisko w miejsce Antoniego Kozubala, zatem będzie jakaś zmiana, kto powędruje na Patryk pozycję Walisz defensywnego pomocnika? Tak, na pozycji numer 6, teraz Patryk Walisz, też taki wariant, sprawdza sobie tutaj sztab szkoleniowy Lecha Poznań. Uwaga, strata Lechitów teraz przed własnym polem karnym, no i znów zza obrońcy próbował uderzać ten Nikola Grubisic z numerem 18, natomiast tutaj strzał lekki
tam, gdzie stał Krzysztof Bąkowski, więc łapał bez problemów gracz kolejorza. Tak, widzieliśmy, tak mignął nam Patryk Walicz, który dopytywał się Tomka Dejewskiego w momencie, kiedy Tomek przekazywał mu tę instrukcję o tym, że właśnie pozycję numer 6 zajmie teraz na boisku Patryk Walicz. Faktycznie w tym miejscu boiska jeszcze go nie widzieliśmy w Lechu Poznań, więc tutaj dostaje kilka minutek na nowej dla siebie w kolejorzu pozycji. No i zobaczymy. Często też stoperzy właśnie mogą występować właśnie na pozycji numer 6, pozycji defensywnego pomocnika, więc będziemy też przyglądać się w tych ostatnich minutach Patrykowi właśnie w tym miejscu placu gry. Dejewski. Ale wycofa piłkę do Bąkowskiego. Gdyby był w środku pola Kozubal, to pewnie bez problemów Dejewski mógłby zagrywać. Natomiast, no wiadomo, przez wzgląd dla niedoświadczonego kolegi, który jeszcze w tym miejscu na boisku nie występował, nie chciał Tomek Dejewski kierować piłki do stojącego w tym kole środkowym Patryka Walisia. Lechici atakowani teraz pressingiem, więc muszą uważać przy tym wyprowadzaniu piłki z własnej połowy, bo troszkę wyżej podeszli Serbowie. Nie biegają tak wściekle na połowie kolejorza, żeby atakować zawodnika, który ma piłkę, natomiast tak nieśmiało przesuwają się coraz wyżej. No i muszą na pewno Lechici być tutaj czujni przy tym wyjściu z własnej połowy. Muszą wykorzystać partnerów ze środkowej strefy boiska, żeby pomóc w tym rozegraniu. Ławrynowicz tam nawet pojawił się, żeby wspomagać właśnie kolegów z linii defensywnej. Teraz będzie przejęta ta piłka przez Lechitów. Walka w środku boiska. No i za moment ta piłka może być przez kolejorza odzyskana. Ale postanowili znów wycofać. Chociaż był taki moment, gdzie byli w czwórkę, w piątkę już na połowie przeciwnika i mogli taki wypad szybki z własnej połowy zrobić. Ałat. Długo konstruujemy teraz akcję, to na pewno tak, jest krzepiące. Utrzymujemy się przy piłce. Przydałoby się jeszcze stworzyć jakąś taką ciekawszą, groźniejszą sytuację przed końcowym gwizdkiem. Tego czasu widzimy niewiele, bo niespełna 4 minuty. Ławrynowicz do Kraweca. Znów Ławrynowicz. Teraz wycofana piłka do Ałada. Aład do Dejewskiego. Dejewski do Rognego. To, co powiedziałeś, Serbowie widać, że przesuwają, ale mamy wrażenie, że ten pressing nie jest taki zakładany za wszelką cenę, żeby jak najszybciej tę piłkę odebrać. Po prostu chcą mieć pozamykane przestrzenie na własnej połowie i stąd się bierze takie inne działanie obrony. Można powiedzieć trochę taki pressing alibi w wykonaniu drużyny FK Rad, bo niby chcą, a jednak nie do końca. Bardzo Ałat, ciekawa próba no właśnie, Patryka Walisia. Tak, to właśnie on spróbował teraz lewą nogą. Podkreślałeś to, że faktycznie piłkarz lewonożny. Chciał poszukać Ałada, natomiast za linią obrony był Mohamed Ałat, więc spalony i rzut wolny dla drużyny FK Rad. O właśnie, to co podkreślałeś. Lewa noga, ale bardzo obiecująca próba. Taka rozrzucenie piłki na wolne pole. Gdyby skontrolował tutaj Ałat i był w linii z obrońcami, to mógł mieć dobrą sytuację. Kiedy Patryk Walicz trafił do Akademii Lecha Poznań, przybliżaliśmy jego sylwetkę i właśnie pytaliśmy Patryka, nad czym przede wszystkim będzie chciał popracować w czasie tej rundy jesiennej, swojej premierowej w Lechu Poznań. Mówił, że właśnie jeżeli chodzi o to wyprowadzenie piłki, oczywiście cały czas doskonalenie swoich atutów, jakimi jest siła fizyczna, gra w powietrzu, te pojedynki w obronie, ale właśnie też to wyprowadzenie piłki to jest taka rzecz, nad którą tutaj intensywnie starał się nad udoskonaleniem tego elementu piłkarskiego ten zawodnik. No i widzieliśmy, dał próbkę tej umiejętności. Znów stracili piłkę Serbowie. Bardzo szybko teraz tracą po odzyskaniu i właściwie można powiedzieć, że jeżeli ktoś kontroluje wydarzenia na boisku w tej końcówce, to jest to Lech Poznań, który spokojnie rozgrywa, no i szuka swoich szans, szuka dziur gdzieś tam w tej defensywie. Tak jak było z tym podaniem Walisia, kiedy zagrał do Ałada wybiegającego, natomiast była pozycja spalona i przez to nie było dobrej okazji dla kolejorza. Teraz Bąkowski także z wielkim spokojem po oddaniu mu wcześniej piłki przez Tomasza Dejewskiego. Teraz Lechici w środkowej strefie boiska, to jest chyba Igor Ławrynowicz, tak, zagrał piłkę bardziej na prawą stronę, no ale bardzo taki uspokajający ten fragment spotkania. A Serbowie wysoko stoją, można poszukać dalekiego podania.
O właśnie, takiego jak teraz. Jest tam Krawędź, jest, nie ma spalonego. No powinien opanować tę sytuację Krawędź. Szkoda, bo przecież była okazja do idealnego dośrodkowania czy do dogrania piłki w pole karne. To nie była trudna okazja, tam sytuacja przy linii końcowej. Nie było rywala, więc gdzieś tam uciekła, odskoczyła ta piłka i już Wasyl się potem musiał ratować. Ale proszę bardzo, jakie dłuższe zagranie Tomka Dejewskiego, tak? O ile dobrze widziałem. Właśnie tutaj tylko ściąć od razu w pole karne, no ale jeżeli jest przyjęcie takie wyrzucające na zewnątrz, no to już później trzeba się ratować. Szkoda, bo to była właśnie dobra okazja i poszukali właśnie tej dziury w obronie FK Rad piłkarze Kolejorza. Nierzadko tłumaczyliśmy Lechitów w przypadku dwóch poprzednich spotkań tym, że to w końcu pierwszy tydzień przygotowań, te nogi faktycznie są ciężkie, piłka nie zawsze będzie się słuchać tego, ale coraz ciężej nam przychodzą tak. Te tłumaczenia, no bo w końcu jesteśmy na finiszu, już powoli tę formę trzeba mieć już powoli wypracowaną pod kątem ekstraklasy i tutaj przyjęcie piłki, jeżeli chodzi o Wasyla Krawieca, powinno być lepsze. Teraz Lechici odzyskali właśnie piłkę, Ławrynowicz, ale też nie zdecydował się na wbiegnięcie w stronę bramki przeciwnika, wycofał tę piłkę, arbiter nic nie doliczył. Było sporo zmian w drugiej części spotkania, natomiast kończy się ta rywalizacja Lecha Poznań z FK Rad Belgrad. Podziękowania dla tureckiego arbitra tej rywalizacji. 0-0, bezbramkowy remis. Mam wrażenie, że w ostatnim kwadransie już chcieli tę grę kontynuować, kontrolować Lechici, być z tą piłką jak najczęściej przy nodze, rozgrywać spokojnie, no i czekać na swoje okazje. W końcówce były takie trzy podania, które otwierały drogę do bramki przeciwnika, natomiast ostatecznie, tak jak mówiłeś, tej precyzji zabrakło. Trener przygotowania motorycznego, Karol Kikut, z którym rozmawiałem w poniedziałek, mówił o tym, że ten tydzień to jest taki tydzień przejściowy. Jeszcze te obciążenia są dosyć wysokie, ale już schodzimy z tych największych obciążeń. Po powrocie do Polski zresztą w sobotę będzie także niedziela i poniedziałek wolny dla piłkarzy, a potem już wkroczenie w taki klasyczny tygodniowy mikrocykl, no i tam oczywiście już tych bardzo mocnych treningów nie będzie. Także jeszcze na pewno troszkę w nogach mogą czuć właśnie to obciążenie piłkarze Lecha Poznań, natomiast na pewno możemy być zadowoleni z tego, co zaprezentowali dzisiaj na boisku. Jednak w dużej części na tym boisku przebywali juniorzy, no i zremisowali z seniorami, z drużyną FK Rad Belgrad, drużyną, która choć na 17 dopiero miejscu w serbskiej ekstraklasie, no ale to jednak drużyna seniorska, no a przecież ci młodzi piłkarze Lecha Poznań doświadczenie, jeżeli seniorskie mają, to mają z rozgrywek centralnych w Polsce, z rozgrywek drugiej ligi, gdzie grają w rezerwach. No właśnie, mówimy sobie tutaj o jakichś plusach tego spotkania, no to na pewno czyste konto, to o czym wspominałeś w okolicach tej 66 minuty, kiedy to zbliżaliśmy się do 250 minut bez straconej bramki na tureckiej ziemi, no to tutaj możemy sobie powiedzieć już oficjalnie, że ta passa została przedłużona do 270 minut, ale przede wszystkim wyróżniłbym właśnie po stronie pozytywów te liczne występy oraz wiele minut spędzonych na murawie przez zawodników nastoletnich, począwszy od bramki Krzysztofa Bąkowskiego, poprzez Krystiana Palacza, Filipa Borowskiego, Antoniego Kozubala, Norberta Pacławskiego. To są wszystko zawodnicy, dla których jest to bezcenny czas na tym zgrupowaniu. To poprosimy w takim razie o skrót tej rywalizacji na koniec tego pierwszego dzisiaj meczu pomiędzy Lechem Poznania a drużyną FK Rad Belgrad. To jest 5 minuta i tutaj wyjaśnienie w wykonaniu stopera Kolejorza Tomasa Rogne. Tutaj dośrodkowanie, mówiliśmy o tej sytuacji w pierwszej części spotkania. Odważnie na plecy wskoczył rywalowi Norbert Pacławski, głową strącił piłkę, ale strącił niecelnie. Igor Ławrynowicz tutaj zza pola karnego, strzał zablokowany przez obrońcę, który stał przed nim. Natomiast tutaj jest akcja Filipa Szymczaka. Tam Palacz oskrzydla tę akcję do Krawędza, Krawędz do Ławrynowicza i Ławrynowicz przykłada lewą stopę do piłki, ale ta piłka szybuje obok słupka bramki FK Rad Belgrad. No i odpowiadają rywale strzałem w słupek poznańskiej bramki, a teraz stały fragment dla Kolejorza w 26 minucie i po tym dośrodkowaniu podsumuje ten cały atak Mohamad Awad, który uderzy lewą nogą z woleja, tak składając się do tej piłki, starając się dobrze ułożyć do tego strzału, i jeszcze jedna próba Awada zza pola karnego, tutaj jednak bramkarz piłkę odbijał bardzo dobrze. Tutaj Szymczak, Filip Szymczak w polu karnym, ale
nieczysto trafił w tą futbolówkę i jeszcze dośrodkowanie, po którym stały fragment gry dla kolejorza, bo Pacławski został uprzedzony przez przeciwnika. Dośrodkowanie i przypadkowo spada piłka pod nogi Kara Klaicza. I jeszcze strzały z dystansu w wykonaniu Martina Nowakowicza. Sporo tych szans Serbów pod koniec właśnie pierwszej połowy właśnie widzimy. Tutaj ten kwadrans, to właściwie ten kwadrans ostatniej, pierwszej części spotkania, to jest ten moment, gdzie Serbowie byli najgroźniejsi. No ale Hici znów z próbą Filipa Szymczaka, lewą nogą, ale też gdzieś ta piłka uciekła z jego piłkarskiego buta. No i Kozubal do Szymczaka w pole karne po przechwycie, po szybkim wypadzie z własnej połowy Filip zablokowany. No i tutaj próba w 55. minucie, to już druga część rywalizacji. Świetnie tutaj Mohamed Awad, a tu kapitalna interwencja Krzysztofa Bąkowskiego po strzale z pola karnego. No i chyba najlepsza okazja dla Lecha. Filip Szymczak przejmuje piłkę w polu karnym, nie oddaje strzału od razu, tylko szuka sobie tego miejsca lewą nogą pod poprzeczkę, gdzieś kierował piłkę, ale bramkarz tak w stylu piłki ręcznej, skoro mamy Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, to właśnie ręką taka interwencja bramkarza właśnie rodem z piłki ręcznej, bramkarz wybijający piłkę na rzut rożny. Dośrodkowanie tutaj Kraweca. No i kolejna akcja, gdzie ma sporo swobody ten piłkarz, 69. minuta, przed bramkę, tam na wślizgu nie trafia Mohamed Awad, a Filip Szymczak dobija, zamykając akcję, tyle że jest na spalonym, więc ta poprzeczka po tym jego strzale już właściwie można powiedzieć nie liczyła się. I jeszcze jedna próba dośrodkowania Lechitów, tutaj dobrze piąstkuje bramkarz, nabiega Krystian Palacz, prawą nogą kopnął w stronę bramki rywala, ale bardzo niecelnie. Jeszcze raz rywale za obrońcy, ale tutaj nie miał prawa popełnić błędu, Krzysiek Bąkowski spokojnie interweniował. No i jeszcze dogranie do Awada. Tyle, że tutaj został złapany Lechita na spalonym, a Tomasz Dejewski, kiedy skierował piłkę do Kraweca w 89. minucie, to mogła być dobra okazja, ale nie zabrał się dobrze z tą piłką Krawec, no i później ratował już się dośrodkowaniem z linii końcowej, nie skierował tej piłki do partnerów. 0-0 zatem w tureckim Belek, w ośrodku Kalista, mecz Lecha Poznań z FK Rad Belgrad. Bardzo dziękujemy za tę pierwszą dziś transmisję z rywalizacji pomiędzy Serbami a Polakami. Bezbramkowy remis. Realizatorem transmisji Maciej Springer, komentowali boiskowe wydarzenia Adrian Gałuszko i Maciej Henszel. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia w Lech TV.